z gości u mnie parka też OCR-owa. Kasia Budzisz i Krzysiek Budzisz. Jesteście dla mnie taką parą OCR-ową, dosyć nietypową, nie? No bo jakby jak już są pary OCR-owe, to para OCR-owa biega razem. Też chyba biegałaś na początku jeszcze sobie, czy w ogóle nic? Nie. No to już jesteście, to absolutnie. Tego nie wiedziałem, to wtedy jesteście jeszcze bardziej nietypową parą, bo jesteście oboje zajarani OCR-ami, chociaż wiemy, Krzysiu, że ty już masz oko na inny temat. Nie, no jestem sportowcem całe życie. Tak, ale jesteście oboje zajarani OCR-ami. Krzysztof biega i to grubo biega, a Kasia społecznie udziela się w kwestii sędziowsko-nadzorczej. Czy w wersji sportowo-OCR-owej dobrze podsumowałem? Czy chcecie coś dodać? Nadzorczej to raczej gdzieś bym tam aż tak daleko... Sędziego głównego wrzuciłbym do wersji nadzorczej. Tak, no to dobra. No nie, niech bo tak to będzie. Jednak trzeba wziąć odpowiedzialność za większą grupę osób mhm. i to, co ty im przekażesz, tak oni powinni zrobić, a jak nie zrobią, to jest trochę twoja wina. No tak. I to tak zawsze spada. Bywa, więc to ta niewdzięczna nazwa nadzorcy. Okej? Okay? Czy to się zgadza? Tak. Zgadza się. Okej, okay, no to na pewno będę chciał tam porozmawiać przede wszystkim o tych kilku naszych różnych tematach OCR-owych, które nam dziś się od wielu lat przewijają, o sędziowaniu jako takim, o bieganiu, o socjosach. I będę chciał też trochę wyjść poza. Chciałbym, żebyś coś powiedziała o przygodzie w Ninja Warrior. Która też była no, dosyć taka nietypowa, nie? Raczej na każdy... kłamie. Nie, że każdy z nas sobie nie wyobraża, ale wydaje mi się, że jak większość myśli o tym, żeby wziął udział w Ninja Warrior, to raczej w wersji stanę na torze, coś tam na nim zrobię i czy mi się uda, czy nie. Mało osób pomyśli o tym, że rzeczywiście, że mogłoby pilnować ludzi. Znaczy, powiem tak, akurat Krzysiu brał udział w trzecim sezonie Ninja Warrior i tak naprawdę jak tam stałam na publiczności i gdzieś tam Krzysiowi kibicowałam, to tak sobie pomyślałam, mówię, kurde, fajnie by tak było zobaczyć z drugiej strony, od strony sędziowskiej, nie? Tak naprawdę to się nawet nie do końca zastanawiałam, jak to tam od tej strony wygląda, czy to ktoś w ogóle sędziuje, czy ktoś to, nie wiem, Polak sędziuje, czy ktokolwiek, nie miałam jakby o tym zielonego pojęcia i nawet jakby o to nie zabiegałam, czy że wysyłałam jakieś CV, czy cokolwiek. Zgłoszenia, chociaż no właśnie, to nie wiem, czy były takie. Dostałaś zaproszenie. Znaczy, no, zostałam poproszona o to, czy bym mogła zastąpić. Okej. Okay. A czemu tylko w trzecim sezonie? No niestety, ale to ninja nie podeszło mi, bo to jest takie, dla mnie nie ma takiej adrenaliny, nie ma takiej formy ścigania się z wieloma dzikami. Mhm. To jest takie, no, bardzo takie medialne nagrywanie. No i tutaj trzeba by było się też przestawić typowo na taki właśnie system treningów, dużo chwytu, wiszenia. A ja jednak wolę pomieszać to z biegiem i siłą, którą mhm. też właśnie zacząłem uprawiać po sezonie, można powiedzieć, OCR-owskim. Gdzie jest ten taki przestój, nie ma tych zawodów i bardzo fajna forma, którą polecam przede wszystkim wszystkim biegaczom przeszkodowym, bo chciałbym, żeby więcej osób zaczęło to uprawiać, co chociaż już coraz więcej słyszę i też polecam na różnych zawodach. Dużo osób mnie się też pyta. Jest to, wiadomo, crossfit o nazwie Hyrox. Aj, no nie, no nie sprzedawaj już nie od razu na samym początku tego. To się wygadałem. Wygadałeś się od razu, ale no. Okej. Okay. O Hyroxie na pewno pogadamy, bo ja też jestem na to zagrzany w takiej wersji koncepcyjnej. Coś mniej więcej wiem, jak to się odbywa. Chciałbym wziąć udział, jeszcze nie miałem okazji jakby zaplanować sobie tego, ale wiem, że to jest fajny pomysł. Nie jest to znowu jakieś odkrycie Ameryki, ale ktoś sobie wymyślił taką formułę, która wydaje mi się z punktu widzenia takiego, wiesz, z boku odbiorcy, na tą chwilę jeszcze przynajmniej, że dla gościa, który robił OCR-y, to może być sensowne. Bardzo fajna baza. To jest coś fajnego, ale to porozmawiamy później, dobra. Tak jak mówisz, nie będę... Zaczęliśmy z tym Ninja Warrior, więc jakby pociągnijmy ten temat, nie? Bo on jest jakby cały czas podwójnie interesujący. Ja znowu, pal licho, nie wiem czemu, ale jeszcze nie wziąłem udziału. Na razie wcześniej miałem to kompletnie w dupie, ale teraz im więcej o tym myślę i rozmawiam, to wydaje mi się, że może
chciałbym wziąć. Nie? Ale też zastanawiam się, jak to jest, że niektórzy rzeczywiście wezmą po prostu raz udział i już styka, nie? Więc rozumiem, że ty jesteś takim przykładem, już cię tam nie ciągnie, nie idziesz tam. Nie ciągnie mnie to, ale znaczy to był taki, moja przygoda była taka z tym Ninja Warrior, że ja po prostu dostałem taką decyzję, można powiedzieć z dnia na dzień. I ta decyzja, że dostałem się do programu, była w czwartek, a w sobotę miałem finał Ligi Śląskiej. Bardzo fajny event, to jeszcze było na przeszkodach wszystkich barbarianowych w Częstochowie. No i mocne zawody, bardzo dużo dzików, fajnych sportowców, no i dużo osób właśnie, co startowało w Ninja Warrior, między innymi Michał Grochoła i tam pozostali chłopacy, odpuścili ten bieg, nie? A ja, że to był finał, to dla mnie było to ważniejsze niż te zawody ninja. Okay. No i sytuacja była taka, że te zawody były w sobotę, a w niedzielę miałem znowu biegi przeszkodowe na stadionie śląskim. Bardzo mocny bieg po schodach, między innymi z obciążeniem. Góra, dół, góra, dół. No i jak to się stało? Miałem do wyboru 3 dni. Poniedziałek, wtorek, środa. To dajcie mi w środę na nagranie, bo ja muszę odpocząć po tych 2 dniach, bo będę miał nogi po prostu z waty, nie? Mm-hmm. No i sytuacja była taka, że no niestety, ale reżyser przewidział mnie na poniedziałek. No i na zmęczony... Ale poniedziałek poniedzieli. Poniedzieli startowej. Tak, po 2 dniach startu. I sytuacja była taka, że no wiadomo, ja miałem formę życia, można powiedzieć, przeszkodową w wiszeniu. No niesamowita wytrzymałość. Zresztą wygrałem zawody w sobotę na finał Ligi Śląskiej. W niedzielę na zawodach jako... Właśnie był taki przypadek, że pierwszy raz na tych zawodach plus 40 wszedł na podium i był drugim zawodnikiem. Pierwszy był Tomek Oślizło, a ja byłem drugi. No i oni byli zdziwieni, nie? Mm-hmm. No, stało się, nie? Okej. No, i co z tym Ninja Warrior? I po prostu na ten Ninja Warrior miałem... Jedyna przeszkoda, która mnie mogła zatrzymać, bo to wiadomo, te przeszkody są bardzo łatwe, tylko może zadziałać na ciebie, jak tak dla nas, na zawodników takich OCR-owskich, już można powiedzieć takich, co uprawiałem to w długim czasie, to jest bardzo proste. Jedynie, co może zadziałać, to kamera, czy tam jakiś stres, ale to akurat ja z tym nie mam problemu, no tylko nogi były z waty, ciężkie. I jedynie, co mogło mnie zatrzymać, to kule. No i sytuacja była taka, że Kasia właśnie była na nagraniu i na publiczności i tak ładnie ją pokazali w kamerze. Jak ja już mam pokonywać te kule, no to zamyka oczy, nie? Bo wiedziała, że ta przeszkoda mnie po prostu zniszczy, bo ja ledwo co nogi podnosiłem. No i tak było, nie? No znaczy, i tutaj... Jak patrzę, jak sobie oglądam Ninja Warrior i myślę o sobie, jakbym miał tam wystartować, to też nie wydaje mi się, żebym podejmował jakiegoś wielkiego przedtreningu pod ten Ninja Warrior. Wydaje mi się, że po prostu raczej bym poszedł tak z bomby, robiąc to, co robię teraz pod OCR-y, bo raczej prawdopodobieństwo, że się wdrapie na górę Midori Amar jest wątpliwe. Przejście tam jakiegoś etapu byłoby fajne. I czy jest tak, że te przeszkody są tam do zrobienia dla takich osób, które gdzieś tam się ścigają jak my, a mogą nas zatrzymać tylko te takie, wiesz, balansowo kulo dziwolągi, czy nie? Bo mi się tak wydaje. Może tak jest. Buńczucznie trochę do tego podchodzę, ale wydaje mi się, że jeżeli miałbym mnie coś tam zatrzymać takiego, no to taka głupota właśnie. O to właśnie chodzi. Ta głupota jest najgorsza ze względu na to, że to robimy na co dzień. Wszędzie, na różnych zawodach mamy te bardzo podobne przeszkody. A takie właśnie pierdółki są najgorsze. Ale nie? Wywaliłeś się na tych kulach? Bo ja nie pamiętam. Tak, wpadłem, na ostatniej kuli wpadłem na linę, bo to były jeszcze te takie kule kręcące, które się kręciły w jedną stronę i bujały się w drugą, nie? No i... Dotknąłem linę i faul i nie, koniec. Nie, bo ty jeszcze się trzymałeś tej liny. A, walczyłem jeszcze. Jak Tarzan trzymał się. Nie, no to takie mocno skakaniowe elementy, właśnie te jakieś kule, te obrotowe takie. Znaczy to też, to są... powiem, nie do końca tak jest, że chłopacy jak siedzą też, znaczy, bo są też zawodniczki, nie? Jak siedzą jakby na backstage'u, to...
weterani pewnie też ci mogą sprzedać bardzo dużo takich skillów, można powiedzieć, czy jakichś takich podpowiedzi, bo oni już znają te przeszkody, także oni wiedzą, co się mniej buja, co się bardziej też buja, bo zwyczaj te przeszkody gdzieś tam, jak się powtarzają, to nie są jakieś tam łożyskowane, tak mi się bynajmniej wydaje, bardziej czy mniej i tak dalej. Także to nie do końca jest, że tylko równowaga czy jakieś takie pierdółki, bo może też cię jakieś szarpnięcie wyprowadzić z równowagi. No, wiesz, tak. To są takie rzeczy, to, że wyznacie z biegów przeszkodowych i gdzieś tam to tu ta kołkownica jest, jeszcze dodatkowo się buja, jest ruchoma. No ale wiesz, teraz zaczynasz mnie stresować. Stresowałem się, nie, tylko tymi balansowymi. Do takich rzeczy moim zdaniem trzeba po prostu podejść, że to ma być dla ciebie przygoda, nie wymagać od siebie nie wiadomo czego, tylko po prostu się tym bawić. Ja to na cały ludzie, czas Krzysiowi nie spinać się, nie? Powtarzam, no. Że nawet jak jakiekolwiek zawody, czy jest to Hyrox, czy są to OCR-y, czy cokolwiek, tu nie należy narzucać sobie presji, bynajmniej w przypadku Krzysia on sobie narzuca presję i potem się spala. I ja rozumiem, że musi być taka mobilizacja, nie? No bo to jest ważne, wymagać coś od siebie i tak dalej, ale no, wyłączyć też tą głowę i bawić się tym. Nie? I to nie masz się co stresować, to jest dla ciebie zabawa. Bo to ciągle jest telewizja. Ze stresem to jest tak, że to a jak on wystąpi, to raczej tak sobie już nie jesteś w stanie go opanować, jak cię zaczyna zżerać. Tam, no jak nie? Albo ktoś... A myślisz, że z drugiej strony ja jako sędzia gdzieś tam... Nie, no nie tak, jasne, stresu? Tylko że mówię, że jakby no, jak stres wystąpi, to już po ptakach, nie? To już się zaczynasz stresować i tyle, nie? To nie, nie od ciebie zależy. Ale wariant nie. Myślę, że... Znaczy nie, możesz mieć taką umiejętność, ale zwłaszcza w takim programie jak Ninja Warrior, do którego wejdziesz pewnie pierwszy raz. Ci, którzy tam już kilka razy występowali, to pewnie mają trochę lżej, ale jak wejdziesz tam pierwszy raz, no to jest w ogóle jakieś nowe doświadczenie, nowy świat, nie? No tak, ale ty decydujesz, światła. Stając na tym starcie, no. Co chcesz tam zrobić. Czy chcesz się denerwować i tym, że ci światła świecą po oczach, że gdzieś tam muzyka, że kibicują i tak dalej? Ty wchodzisz i robisz swoje i po prostu wyłączasz stres, myśli to i tak dalej. To brzmi jak porada dziewczyny, która jednak nie rywalizuje tak za mocno. Ja ale adrenalina musi być, to ten. Nie, to no, stresuj się też przyda to. Nie, no mi się wydaje, jak też podzielam chyba, wydaje mi się, podejście Krzysztofa, że ja tam jak jestem na zawodach, to też lubię spinkę taką, wiesz, to jednak może to niby nie, niby to ten, ale jednak człowiek lubi, wiesz, ale to musi pocisnąć. Być, ale tam stoisz, jeśli chodzi o Ninja Warrior, stoisz sam. Nie rywalizuj. Sam i co? No i właśnie, sto osób i gadają do ciebie przez mikrofon. Nie. No ale co ci może zrobić to jakby, że... Mi się wydaje, że to jakby to nie będzie ten, że 100% element stresowy zadziała, że coś ci tam nie pójdzie, tylko tam są też te takie... No to nie wiem, czy to można by nazwać, ale okej, no nie będą to przeszkody takie, które są, no takie nie jak przeszkody nasze, nie? Tylko takie jakieś dziwne zabawki, w którymi rzeczywiście, jak będziesz miał okazję się spotkać zupełnie pierwszy raz, to po prostu mogą cię zjeść, nie? No bo to nie jest, tutaj nie ma siły, nie ma... I potem z perspektywy już jakby oglądasz to od drugiej strony, chociaż może nawet nie oglądasz, ale już jakby po samym wystąpieniu, czy jak już przelecisz ten tor, ile go tam przelecisz, to się... Kurde, a mogłem to zrobić tak, a to mogłem zrobić tak, ale to tak jak po każdych zawodach, gdziekolwiek, nie? No przede wszystkim nie ma gdzie tego potestować, nie ma gdzie spróbować. Jest to tylko i typowo w tym programie i nie ma takich przeszkód. To jest też fajne takie przeżycie spróbowania coś innego, nie? Jak ktoś... Chociaż teraz coraz więcej przeszkód jest ninjowych, nie? Tylko wiesz, pytanie o jakich ninjowych mówimy, nie? Bo tak jak wam mówiłem, zanim zaczęliśmy, tak? Jak byłem teraz u chłopaków w kolektywie, nie? Mają mnóstwo tych rzeczy takich... Ninja Warriorowych, w którym rzeczywiście są jakieś te przeloty, wskoki, jakieś takie naprawdę dziwolągi, które dla takiego skromnego OCR-owca jak ja by po prostu zjadły, bo daleko, ale ja i tak cały czas mówię o tym, że mi najbardziej na banie wjechałyby te inne przeszkody, nie? Czyli właśnie jakaś zawieszona kula, jakieś te monety dziwne. Teraz chyba w tym sezonie, nie wiem czy go oglądaliście, była taka przeszkoda jak Snake, tylko obrotowy i oni po tym przebiegali. Takie wyżej niż. I tak, no jak Snake, ten domek taki, nie? I tego nie pokazali, ale słyszałem, że jedna laska, która to przebiegała, że na ostatnim, naprawdę widać było, jak rypnęła tak ostro, chyba w ostatniego, i że chyba sobie tam nogę złamała. I to jest właśnie taki wariant przeszkód, który jest, on nie jest, przynajmniej u mnie, budzą takie lekkie
lekkie napięcie przez to, że to nie jest tak, że ja sobie nie pokonam tej przeszkody, tylko że ją trzeba zrobić tak dziwnie, że zupełnie nie wiesz, co się stanie, nie? Możesz rypnąć gdzieś tam naprawdę zdrowo i rzeczywiście zrobić sobie krzywdę, nie? Jak gdzieś tam czymś skaczesz z jednej przeszkody na drugą, no dobra, polecisz na nogi, ewentualnie na dupsko, nie? Ale jak przelatujesz przez coś tak równoważnie dziwnego, jak na przykład taki domek a la Snake, który się do tego jeszcze obraca i zrobisz to jak najszybciej, żeby przez to przelecieć, no to jest spore prawdopodobieństwo, że wyrżniesz gdzieś na ryja. No, wiesz, no ja sędziując jakby, no, spotykałam się jakby z różnymi, ja za każdym razem, jako zresztą sędzia, zawsze patrzę na to z perspektywy bezpieczeństwa i tak jak teraz był finał, gdzie w szóstym sezonie były dokładnie przed Zaliną, nie? To takie... No. Niedokładnie nie pamiętam, jak się nazywała ta przeszkoda, to ja już widzę ten luźny drążek, ja już pytałam, Pol, nie idzie go gdzieś, wiesz, żeby on nie spadał. Ten na końcu, co tak, był na tych przeszkodach, co sobie łeb rozwalił. Tak, ja jestem po prostu przerażona, spadającymi kół. To Wiktor chyba rozwalił sobie łeb. Michał Grochoła chyba, nie? Albo Wiktor. Wójcik. Ja po prostu za każdym razem, obojętnie, czy kółka lecą, czy kołki lecą, czy jakiekolwiek elementy, ja już jestem tym przerażona, no. Że dokładnie jakby konsekwencjami tego, no ale jakby tutaj w każdej chyba wersji, wydaje mi się nawet z zagranicznych jest tak, no, że te elementy gdzieś tam spadają, to, to trzeba mieć świadomość tego. Nie? Sport mamy taki dziwny, że on tak czy siak jest niebezpieczny i tak dziwne, że tak mało rzeczy się wydarza. Tak, zawodnika jednego goniłam ze zerwanym mięsiem bicepsa po ustroniu, nie? Także no. Zdarzają się. Ale tak, no dobra, ale jeszcze powiedz z samym sędziowaniem jako takim, to przyznam szczerze, że później już mocno nie śledziłem każdego sezonu, tak żeby oglądać odcinek w odcinek. Na początku było to takie bardziej ekscytujące. Ale pamiętam, że tak, że było dużo takich akcji, że te jednak ich zasady były takie dosyć dziwne, nie? Czyli że na przykład zawodnik został zdejmowany, jak dotknął czegoś. Typu na przykład, gdzie wiesz, wchodzili, nie wiem, bujnął się, ale i dotknął na przykład nogą drążka, tak? Ale nie, żeby go sobie przesunąć do siebie bliżej, tylko w jakiś sposób go zahaczył, były takie zdejmowanie. To... Znaczy, zdarzyło się akurat w szóstym sezonie, ja powiem szczerze, praktycznie mało nawet oglądałam sezonu, w którym ja sędziowałam, nie oglądałam jakby wszystkich odcinków, ale jakby sytuacja tutaj miała miejsce jedna, jeśli ja ściągłam zawodnika o to, że sobie przestawił pierwszy raz, za pierwszym razem sobie, no, była to przeszkoda tylko wyłącznie na nogi, więc... Zawodnicy mają, jest zresztą odprawa jest nagrywana przed rozpoczęciem rywalizacji i sytuacja była taka, że jest to przeszkoda tylko i wyłącznie na ręce, okej? Okay? Wtedy, kiedy ktoś przypadkowo sobie przestawia, tak, kolejny element, wcześniejszy element, cokolwiek, no to nie ma z tym problemu. Tu sytuacja była taka, że były wąsy takie, tak? I Maksym akurat sobie przestawił, że odwróciły mu się te wąsy w poprzek, tak? No i się zorientował, jak ma to teraz chwycić. Był inny zawodnik, który chwycił sobie te wąsy z jednej strony, tak? Że chwycił i sobie poprawił, nie? I przeskoczył albo zeskoczył, bo to był jakby drugi chyba element, już dokładnie nie pamiętam. Ale zrobił to rękoma. No dokładnie, zrobił tylko rękoma, a Maksym wziął sobie po prostu i te wąsy nogą przestawił, żeby one mu znowu były w poprzek. Nie, no to tak, no to tak, sobie pomógł, tak, pomógł tak, sobie nogą, tak, nie? Tak. To oczywiście, to i ja potem rozumiem, jest jedna informacja, znaczy tu akurat no, nie było informacji i też dostałam wiadomości prywatne jakby po jakichś tam nagraniach i różne informacje gdzieś tam dostawałam, dlaczego tego zawodnika nie ściągłam wcześniej, no bo on powinien spaść do wody, tak, jeżeli ja już ten. Ale w tym momencie Paul to jest akurat osoba, z którą jak mam jakiś dylemat, nie do końca jestem pewna, to z nim konsultuję jakby, tak. To jest tester? Nie, Paul to jest osoba, która tak naprawdę zajmuje się przeszkodami, nie? Okay.
też ustawiamy po tym razem, jak właśnie te wąsy były, jest zawsze testerka też kobieta i gdzieś tam potem akurat w szóstej edycji konsultowałam też jakby, żeby zmniejszyć odległość i tak dalej, żeby dziewczyny, dlatego też tak fajnie jest, że jest też tor w miarę na tyle ustawiony, mhm. żeby te kobiety też mogły kończyć, nie? Bo... A widziałaś jakąś taką akcję dramatyczną, że tam kogoś poskładało? Znaczy nie, no w... Nie wiem, jak ten chłopak miał na imię z karbonów, tak mu ta ręka, ja też widzę to zupełnie z innej perspektywy, tak? Ja to widzę, a kamery to później z różnych stron. Ja po prostu jak jest coś nie... bardzo brzydkiego, to kamery tam raczej tego nie pokazują, nie? Ale by... to akurat było pokazane, tak? Rzeczywiście mu tą rękę po prostu wygięło w taki sposób, że no ja mówię, z swojej perspektywy tego nie widziałam dopiero już na nagraniach, nie? Że gdzieś ten, ale tak to... Mówię, zawsze jak zawodnicy różne... Raz goś chyba poza basen wyskoczył? Tak, tak, tak było, ale nie? To chyba w piątej czy w czwartej edycji, no. Ale nic nie stało, to no. Szczęście takie, tak? Że bez obrazu i... No to takie elementy wszystkie akurat na wysokości i różne no. Rzeczy, nie wiem, co nie, on już się... trenuje z praski? Nie, nie kojarzę. Nie pamiętam, ale wiem, że później znowu miał kolejną kontuzję gdzieś tam, ale już trenuje. Okay. Ninja się nie poddają. A kto tam, ktoś z socjosów jeszcze startował poza... Nie wiem, czekaj, kto z socjosów? Piotrek Król startował, Grzesiu Lisowski. Adam Kałużny. Ale to chyba też jednorazowo. Jednorazowo. Kto tam jeszcze był? No Michał Grochoła, wiadomo, on był z nami w Socio Silesia, później... Poszedł i założył sobie Borsuka, drużynę. Kto tam jeszcze był? Dziewczyny, o, nasza... Gosia Szaruga. Gosia idzie dobrze, nie? Bardzo fajnie, sprawna dziewczyna. Mimo wieku rozwija się coraz bardziej. Gosia to się wytnie. Także idzie do przodu jak burza i te młodsze zawodniczki będą miały z nią jeszcze ciężko. To nie ma tak... No. Nie no, Gosia akurat, to trzeba przyznać, że długo się trzyma na arenie. Ona się będzie trzymać, ona ma taki hard ducha. Ma taki poziom cały czas stały, wysoki, to jest... Niedługo to jest przejdzie fajnie. Do Mastersów i będzie z nami śmigać. Nie no, nie przesadzę, jak do Mastersów, to przecież, no jeszcze to chyba jest spore i zabrałem. No i ale już tak, jeszcze trochę brakuje, ale powoli, powoli, małymi krokami. Mastersi wam się odmładzają. Wiesz, no Mastersi, tylko Mastersem... A zwłaszcza dobry może tylko być przez jakiś czas, nie? No potem wchodzą ci, którzy byli młodsi, a potem... No. Już... Chociaż Krzysiu jest 6 lat, Krzysiu jest już elementem, nie? To wiadomo, że... I gdzieś tam trzymie ten poziom. Tak. Nie ma. Dopiero, jak tak to się mówi, jak będzie setka, to trochę zwolnię. No dobra, Krzysztof, to opowiedz w takim razie, jak już tak się, jak tak przechwalasz się nam tutaj, jaki jest tam ten sekret twojej długowieczności? Okej, ja od razu zdradzę twój pierwszy sekret, bo sam go znam. I to się wydaje mi być kluczowe, a potem dasz następne. Że jesteś, że byłeś takim zaawansowanym sportowcem, tak? Bo wychodzisz się z judo. Zaczynałem początki do sportowej szkoły, chodziłem i w hokeja grałem. To były moje początki do klasy sportowej. Okej. Następnie później, niestety, ale ten hokej był drużynową grą. A ja byłem takim bardziej indywidualistą. Mhm. I zacząłem chodzić też na judo. Hokej, judo. Okay. No i judo mi się lepiej spodobało. Przede wszystkim po pół roku już wygrałem zawody śląskie. I bardzo szybko po prostu, no tam jest, podstawą była siła i technika. Techniki mi wiadomo, że musiałem się uczyć. A to i czyli ile miałeś lat, jak zacząłeś judo? 13 lat. Okej, okay. Czyli to wszystko załatwia. Moim zdaniem to jest klucz programu. No i to jest fajna baza, bo to jest wytrenowanie, no ja już jestem w sporcie 40 lat na okrągło, także no praktycznie od pewnego momentu to nie mam dnia bez treningów. To jest takie jak... Bez dwóch treningów. No w tej chwili... No, masakra. To jest tak jak kawa, nie? Musisz się napić kawę, ja muszę iść poćwiczyć. I to jest życiodajny sport, taki rozwojowy i uważam, że przede wszystkim to jest też odpowiednie połączenie z dietą, bo bez diety też nie da się osiągnąć sukcesu. 50% wytrenowanie, 50% dieta. Okay. Żeby być sprawniejszy, szybszy, przeszedłem od paru lat, jestem wegetarianinem. Cool.
Następny, no. Nie, coś tam zje niekiedy. Ale jem, ale... Nie. Nie, no, nie róbcie mi tutaj wody z mózgu, że następny dzik, kurde, który wali tylko na warzywach, bo zaczyna mnie to już... Nie, on ryby je. Właśnie, tylko nie zdążyłem powiedzieć, że ryby jem dziennie, nie? To jest, dopuszczam ryby. Okej. Okay. I to jest bardzo... Ryby i jajka. Białko moje, które jest podstawą, przede wszystkim na... Na konkretnego bicka beztłuszczowego. No, tak jest. No niestety, gdzieś te mięśnie żyłe musi być, nie? Coś musi, ja uważam, że... Czyli jesteś takim hybrydowym wegetarianinem. Tak. Możesz jeść rybkę, a jakiś kotlecik czasem? Nie, w ogóle. To jest jedynie, co się wyłamie, bo dziewczynom akurat na ogródku wędzę różne fajne wędlinki, kiełbaski, no i na początku było mi bardzo ciężko spróbować, czy już jest dobre, czy już jest, czy wystarczy, nie? I no, ostatnio się wyłamałem i tam plasterka odkroję i spróbuję, nie? No. Ale nie jest tak, że potem kończysz i Kasia cię przyłapuje, jak za wędzarnią wcinasz kiełbachę i cała znikła? Nie. No dobra, okej, jedziemy. No to, ale niemniej jednak dalej jesteś po tej wegetariańskiej stronie mocy plus ryby. Plus ryby. No, ryby na pewno dają mi dużą siłę. Nie? Ja to czuję, tą energię. Na samych, no bo to jest bardzo dużo warzyw i owoców, no i bardzo dużo, jak ja to mówię, zielonego. Natki pietruszki, sałaty, rukole, szpinaki. Bardzo dużo, czyli ile? To dużo. To bo wiesz, bo zieloninę to ciężko zwymiarować, nie? No bo możesz powiedzieć, że ryżu jem dużo, dwie paczki dziennie, a zielone jak się wymiaruje, że to jest dużo? Ja to po prostu nie patrzę na ilość w ogóle. Ale kupujesz, a nie, przy kupowaniu jesteś... Mało kupuję, bo ja mam ogródek i sam sadzę. I sadzę sobie, właśnie mam taką fajną folię i mam połowę, można powiedzieć połowę tej folii, to jest same zielone, tak jak mówię. A druga to pomidorki i ogórki, nie? Mhm. Warzywka i swojej produkcji bez pestycydów. Kupujesz teraz, jak nie ma sezonu, to wiadomo, okay, że ja kupuję. Nie? Dużo się robi też, że tak my powiem... Przetworów robimy mnóstwo swoich, właśnie z owoców, warzyw, żeby nie kupywać tych chemicznych, unikać jak najmniej. No to jest akurat... No rekord to chyba, żeśmy, nie wiem, 800 słoików. No, 800 tysięcy słoików robimy, nie? W sezonie. No to gdzie to przeżreć później? Wszystko się zje, bo to... No i 365 dni ma rok, panie, no to 3 słoiki dziennie musiałbyś wcinać. No ale to masz ogórki kiszone, jakąś sałatkę, wiesz, jak owoce, do ciasta czy do czegoś, nie? Cukinie i to wszystko ze swoje, pomidory, fasolka szparagowa i to... I to wszystko w jednej tej szklarni? Znaczy nie, jak część jakąś tam kupujemy, część jeszcze teściowa ma ogródek. Właśnie. Nie wie, gdzie znikają. Tam jest ogródek gospodarczy i tam jest dużo właśnie rzeczy, które... U nas jest rekreacyjny. No, u nas jest bardziej taki, tak jest. Okay. Rekreacyjno-outdoorowym boksem do ćwiczenia. Coś masz, jakiś swój sprzęt u siebie przed tym? Tak. Więcej już zleciało. Dobra, ale jeszcze do tej dietki. Tak czy siak musisz mi powiedzieć, co to jest mniej więcej dużo zielonego. Jakoś to mi powiedz, jak to jakbyś... Do każdego no to tak. Kuba jeden talerz. Okej, no czyli co, że talerz zielonego? Krzysiu, powiem. Tak, talerz zielonego, czyli różnych natka pietruszki, sałata, szpinak, rukola. Dziennie jeszcze raz, dziennie czy do każdego posiłku? Dziennie na śniadanie, zawsze. No. Do tego jedno jajko i warzywa. Burak, dwa pomidorki wrzucam, w troszkę fasolki szparogowej, czy jakieś tam fasoli. No i przyprawy. Teraz właśnie też od pewnego czasu dołożyłem... To jest bardzo fajna sprawa. Takie grzyby suszone, przemielone na energię. Zapomniałem nazwę, bo to chińska nazwa tych grzybów. Chińskie grzybki. Nasiona chia. Sprawdzą cię pierwszych na Mistrzostwach Europy. czy czasami jakieś... Ziarenka konopi. Reishi może się nazywają? Nie. Reishi? Nie. Takie bo malutkie to te, co boczysz? Nie, to są suszone. A jeszcze? Suszone. Nie pamiętam. Ciężko mi przypomnieć teraz tą nazwę.
I ty też wcinasz to wszystko zielone? Nie, absolutnie nie. Nie Kasia, nie, to nie. Jest odmienna. No, nie. Mięso to takie, stosy, nie? Ja tak, minimum węgli. No ja w zeszłym roku zachorowałam na cukrzycę i niestety tutaj bardziej niskowęglowodanowo. O, to musisz się pilnować. Aha. A mierzysz? Musisz mierzyć? Mhm. Muszę mierzyć. Ale to poza tym, że trzeba się pilnować, to z czymś się to wiąże? Nie, musisz nie wiem, okresowo pojawiać się i kurczę, przetaczać sobie krew? Nie. Znaczy staram się, bynajmniej na razie te cukry jakoś, największy problem mam z cukrami po prostu rano też i jak mam na przykład tak, że mam założonego chipa, który monitoruje mi cały czas cukier, no to na przykład też w trakcie na przykład nagrań Ninja Warrior miałam, bo wiadomo, że tam na nagraniach byłam od samego rana do wieczora, więc też sobie tego musiałam pilnować. Jakby co, no mamy to wafelki z rano Magedonu. Ale tam są węgle. Niby zero cukru, ale wiesz, są różne takie dodatki, ale dużo też jakby tutaj stres, nie? Jeśli chodzi o cukier działa, nie? Także ale ten chip działa tak, że na okrągło daje ci informacje i możesz się na przykład zadać. Znaczy skanujesz sobie telefonem, nie? Jest aplikacja do tego, okay. I to ci pobiera jakby informacje nie z krwi, bo glukometr ci pobiera z krwi włośniczkowej, a tutaj ci pobiera z tych płynów takich jakby jest taka picie dosyć wodę, bo się odwodnicie, już dwa kuby wypiłem. Rozbieżność jest jakaś, nie? Ale jest to okej, okay, bo bynajmniej wiem, które produkty mi gdzieś tam podwyższały, te cukiery ten. Także no, staram się robić tak, żeby nie doprowadzić do sytuacji, żeby być tam coś w tej remisji, żeby nie doprowadzać do tego, że muszę zacząć brać tam jakąś insulinę czy coś w tym stylu, nie? Okej, czyli ale jak nie jesz węgli, to z kolei musisz sporo mięcha jeść. No i mięso. No mówię, węgle to praktycznie z warzyw i z nabiału, nie? Najwięcej mam tych węgli. Nie jem w ogóle ziemniaków, nie wiem, pieczywa, nie wiem, makaronów, ryżu. Boże nie wiem, nic takiego. My jemy każdy co innego. A młoda? Amelia ma swoją dietę. Znaczy Jagoda to mieszka akurat już sama od prawie 2 lat, a Jagoda jest weganką. No, całkowity hardcore. Jeszcze do tych ryb wrócimy. A Amelka znowu młodsza, no to razem ze mną, nie? Bardziej je więcej to, co ja i gdzieś tam jesteśmy mięsożerni. Dobra, okej. Talerz zielonego, to już zapamiętałem. To jest, wiesz, to są ważne dane, nie? Bo to może się okazać, że wymyślimy tutaj przepis na hiperkota, nie? O jakimś dłuższym procesie dowiadywania się, co kto spożywa, więc na razie jest tą częścią przerażającą dla mnie, żeby nie jeść czerwonego, ale okej, oswajam się z tym powoli, ale dobra. Na razie plus jest taki, że jesz ryby. Ile tych ryb? Dziennie na obiad rybka, obojętnie jaka, czy to morska, czy jakiś tam strąg. I to niepieczone, ja wszystko robię w małym takim, mamy fajny taki piekarniczek ekspresowy, że tak powiem, 12 minut, rybka gotowa, no, beztłuszczowa, no, beztłuszczowa i bajka. Ile? 100, 200 gram, 300? No, 200 gram takiej rybki i mnie to wystarcza, nie? Okej, okay, a z kolei węglowodanów, wiesz? Bardzo mała ilość, unikam węglowodanów, bo ja mam problem z przybieraniem masy mięśniowej, tak jak niektórzy nie umiem przybrać, to ja znowu nabieram niesamowite mięśnie. Zresztą ja ważyłem 10 lat, ważyłem 100 kg, nie? Także. A ile teraz ważysz? Teraz mam 69. No i wychodziłam za mąż, to mąż był 25 kg większy. To teraz jest inny człowiek, no. Ale bardziej kochany to. Nie ma, jakby jego wielkość nie ma znaczenia. I te węglowodany powodowały to, że ja po prostu nabierałem tą masę mięśniową. Nie? Niesamowite, nie, że tam białko, tylko węglowodany powodują, że ja zaraz nabieram. Przybieram masę, rozbudowuję się. Przede wszystkim ja mam taką pamięć mięśniową. Jak przede wszystkim teraz treningi mam troszkę inne, bo mam takie szybkościówki. Zacznę od tego, bo ja byłem judoką. Będąc judoką, skończyliśmy tego. Były treningi właśnie szybkościowe, bardzo dużo ilość treningów i stąd między innymi jest ten chwyt z kimona. Mm-hmm. To jest wszystko wyrobione, palce, utrzymanie, przede wszystkim liny.
takie na zakończenie treningu, po takim półtorej godziny, dwóch godzinach treningów, no na koniec zawsze była lina, nie? No to ty wchodzisz, nie? Pięciometrowa lina i tak minimum 10 razy do 20 razy żeś sobie takie taką dogrzewkę robił na zakończenie. No i to takie, taka fajna, że tak powiem, siła chwytu. Mhm. No, ale jak z judem niestety miałem operację i skończyłem, to momentalnie... Kiedy skończyłeś z judo? To było 18 lat. W wieku 18 lat, ale już tak można powiedzieć, nie przeszłem na zawodowstwo, bo poszłem na kopalnię, a miałem przejść na zawodowstwo, ale nie przeszedłem, bo miałem operację przepukliny i to takie trochę z komplikacjami, bo za wcześnie wróciłem. Pozrywałem się trochę bardzo i niestety te treningi później wyglądały tak, że chodziłem, ja długi okres czasu chodziłem na judo, ale już typowo tak rekreacyjnie, że tak powiem, nie? Bo do pracy poszedłem na kopalnię, szkoła wieczorowa, no i jeszcze byłem, że tak powiem, ochraniarzem na dyskotekach w weekendy. Tego czasu nie było na treningi, jak ćwiczyłem i miałem tam między tą szkołą takie wolne, no to jak szedłem na trening, to siedziałem na treningu 3-4 do 5 godzin nawet, żeby nadrobić tą sytuację. Ale to te treningi robiły się powoli, duże ciężary, no i się zaczęło właśnie nabieranie tej masy mięśniowej, nie? I można powiedzieć, że jak miałem 18 lat, gdzie walczyłem w wadze 71 kg, no to w ciągu roku nabrałem stówkę. 30 kg mi poszło masy mięśniowej. A fotki macie jakieś swoje z tamtych lat? Masz jakąś fotkę? Kasia na pewno gdzieś tam ma. Podeszli nam to, puścimy na ten, na napakowanego Krzysztofa pokażemy na głównym. Lepiej nie, bo nie poznają mnie. Będą stawali w drugiej linii wtedy już na bezpieczeństwo. Nie było różnicy, wiesz, barki były przyklejone do szyi, inaczej do głowy, jakby, wiesz, nie miał szyi, nie, taki, wiesz, bez karku, nie. Dobra, no i co, dalej się dzieje, ale potem jeszcze ile tego judo było? Nie, no, potem ćwiczyłem cały czas, tylko że w większości przychodziłem na walki, nie, na przykład raz w tygodniu jest randori u nas w klubie, zresztą Charlie Bytom, najlepszy klub w Polsce od lat 50. do dnia dzisiejszego, najmocniejszy. No i zawsze w środę są randori, walki. Znaczy sparingi. Sparingi, tak, tak. Ja zawsze przychodziłem tam z juniorkami, z seniorami, normalnie się biłem, tylko że wiadomo, tego było już mała ilość, bo jak się ćwiczyło, no to tych treningów było od 6 do 11 tygodniowo. To jest zawodowo. No tak, takie były właśnie, wchodziło się, można powiedzieć, już, bo ja jeszcze byłem juniorem, seniora, młodzieżowca, młodzieżowiec, senior, w zawodowstwo, ale no niestety miałem przerwę związaną z tą kontuzją i stwierdziłem, że no potem już nie było na to czasu, nie? No, rodzina, później Kasia się... spotkaliśmy się. Ja już nie wiedziałam, jak on trenował. Judo, tak, że jak wrócił później na matę w Mastersach, no to kurczę, pamiętam jak dziś jego taką pierwszą walkę. Wiek 40 lat, tak samo, nie? A czyli, że jak już byliście ze sobą, to ty już nie trenowałeś judo w ogóle? Nie, nie. A ty i potem jak ci się wróciła zajawka, to widziałaś go pierwszy raz w akcji? Tak. Znaczy ja tylko... Z córkami jakby, nie? Żeśmy ukibicowali. To, kurde, dla mnie to było mega tak zawodów zobaczyć. Nie miałem, bo ja tak chodziłem, ale tylko na właśnie te walki, nie? No, a potem wystartował właśnie w zawodach. O, co za emocje. I jak poszło? Wygrałem. Złoto zrobione, także bardzo fajnie, bo po tylu latach przerwy wraca się do takiego fajnego sportu, bo kocham sporty walki, ale niestety... Jedna kontuzja, druga kontuzja. Kontuzje niesamowite przy powrocie po tylu latach. Przyczep w barku, przyczep 40% zerwałem klatki piersiowej. Na Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwa Świata właśnie w Mastersach, jeszcze przed zawodami. Przyczep boczny, dwa złamane palce, skręcona stopa. Nie wiem, pamiętam, co tam jeszcze jak było. Żebro w ciągu roku. Mistrzostwach Świata. W ciągu roku? Tyle kontuzji, nie? Tak, to są sporty walki. Bo to jest tak, że w takim... Aha, bo po tym jak wróciłeś i zacząłeś sobie tam hasać w tych mastersach i nagle cię pokiereszowało. To jest taka sytuacja, że w takim wieku
jest gorzej 100 razy niż za mało lata, bo tu nikt nie odpuszcza. Tu każdy chce po prostu zrobić swoje, nie? Tam tylko, wiesz, słyszysz w trakcie, pamiętam jak Mistrzostwa Polski, bo Krzysiu pojechał jeszcze z takim kumplem właśnie z lat młodzieńczych z maty, pojechali na Mistrzostwa Polski, my też od Rafała żona, i pojechaliśmy jakby w czwórkę, nie? No to od razu po zawodach chłopaki zdobyli tam medale i od razu na urazówkę, nie? Ten kolano, ten i to naszych piekar słynnych, takich to tak, składają. Tak. Tam już jest stała taka miejscuwa, że jak się przychodzi, to... O, oni tylko, znają. Znowu on, nie? I tak patrzą na mnie. Jak nie, Amelka to Krzysiu. Księga tego. W jednym dniu było tak, że był i Krzysiu, i Amelka, i nie wiem, czy... Także na tej urazówce to już mówię, nie? No i potem ja jakby zgłosiłam się jako wolontariusz w 2016 na Barbariana. To był pierwszy, znaczy to nie były, to były ostatnie chyba zawody Barbariana w Ustroniu. Ja tam pojechałam jako wolontariusz, Krzysiu mnie właśnie przywiózł, nie? No i tak jakby tutaj ja byłam w biurze zawodów, wtedy nie było jakby... Pierwszy Barbarian był w 2016? W 16, no. Wcześniej? Myślałem, że później. No 16. No, 2016. Tak, bo w 2017 już wystartowałeś. Tak. Bo Krzysiu chodził po przeszkodach i tak mu się to spodobało. Szedł z Amelką trasą, nie? No bo córka, nie? Amelka mówi, tata, przejdziemy te przeszkody, zobaczymy, byś mnie podciągał i ja sobie popróbuję, nie? No i tak Amelka sobie przechodziła te przeszkody, a ja za nią, nie? Jakie to, kurde, łatwe, jakie to proste, nie? Co nie to mają za problem, nie? A jak to możliwe, że nie startujesz? A startowałaś w jakimś w ogóle biegu? Nie. Nigdy w żadnym biegu przeszkodowym nie startowałam. Zawsze byłam od strony organizacyjnej. Czy to Harbagan, później był nas w Bytomiu, czy inne to... Niemożliwe. Nie miałaś takiej chęci, że jak już tak tam stoisz, się napatrzysz, widzisz, że oni tam strzelą, to byś pomyślała, kurwa, zrobię to lepiej. Chyba w zeszłym roku albo dwa. Krzysztof zacznie mnie trenować. Pocisnę wszystkie. Ale Kasia trenowała różne sporty, bo wywodzi się z Małego Śląska. Tańczyłam. Tańczyłam w takim folklorystycznym zespole. Okej. Okay. No, czyli tam jakieś gimnastyki było pewnie sporo. Nie, bo to był folklorystyczny. Nie, czyli współczesny co? Taniec. No takie, wiesz, oberki, polonezy, te sprawy, nie? Okej. Okay. No, a później było długo nic. Dopiero presja mojej rodziny, czyli trenująca młodsza córka, starsza córka, mąż, jakby... Znowu idziesz na trening, takie marudzenie, nie? Wpłynęło na to, że musiałam zacząć trenować cokolwiek. No i tak. Tylko, że ja bardziej sporty tutaj siłowe, jeśli chodzi ketle, nie? Okej. Ketle, boksik, trochę crossu i to potem było tak fajnie, że nagle... Kurczę, wszyscy trenujemy, nikt nie ma pretensji, każdy ma wszystko poukładane, coś pięknego, nie? Wszyscy trenują, mama nie ma pretensji. Mama nie ma pretensji. I ty teraz trenujesz tak regularnie? Regularnie trenowałam jakby cały czas, jeśli chodzi o ketle, ale niestety jakby, może nie starość, ale jakieś takie rzeczy wpłynęły na to, że właśnie dostałam zakaz od lekarza treningu siłowego. Mhm. A z własnym ciężarem? Zbyt ciężko. No właśnie. I muszę jakby się tutaj przeprogramować na treningi tylko i wyłącznie. I sobie tak myślę, kurczę, a może bym jakiś ninja zaczęła trenować? Nie, stop. Także nie. Bardziej wrócę do boksu, bo tam jakby no... Chodzi o ciężar z zewnątrz, żeby mnie dźwigała ciężar. Więc wrócę sobie do boksu, będę właśnie bardziej jakieś TRX-y i tak dalej. Mój obecny szef był kiedyś moim trenerem, gdzie właśnie dużo było właśnie z masą ciała, z piłkami, z TRX-ami, także... Okej, okay, a ta cukrzyca w czymś tam przeszkadza? Nie, cukrzyca jakby nie. To kolejny etap, po prostu za ciężko dźwigałam. Okej, okay. No tak. Niektórzy potrafią się przedźwigać. No właśnie. I tu niestety taka sytuacja, ale bierzemy co jest i jakby... Może być, jakbyś się przestawiła na nie mięso. Nie. No na pewno siła w roślinach jest.
Tego tak, mi nikt nie powie. Już Mateusz mówił, nie? Że ja też byłem nauczony, bo ja jakbym... Piotrek Król to w ogóle... Ja byłem... Myśmy mieli... Moi rodzice pochodzą ze wsi i myśmy mieli na okrągło przywożone, jeszcze stare czasy, wiadomo, że wszystkiego w sklepach brakowało, to zawsze były dwie świnki przywożone i non-stop wyroby swojskie robione. I ja zawsze byłem na mięsie, bo to siła, tak byłem, jak no to tak. się mówi, od dziada do pradziada i z tego jest siła. No i stwierdziłem teraz, po czasie, że to jest nieprawda. Nie, nie ma takiej opcji. Nie. Kurczę, to jest ciężki temat i dalej to ja trochę swojego, bo mi się wydaje, że ten wariant z tym, że ludzie mówią, że to wege to taka jest ta siła w roślinach, a nawet bardziej niż w tym mięsie, to że tam jest inny czynnik. W mojej teorii ten czynnik jest przez to takie systematyczne, dobre podejście wtedy do innych rzeczy. Mhm. Że generalnie mięsożercy to mają wysrane we wszystko. Tak mi się wydaje. Oczywiście mogę się mylić, patrzę na... Czyli myślisz, że sobie. Mental tutaj, tak? Tak, że wiesz, jak już jem mięso, to de facto jem wszystko, czasem zjem taki śmietnik, czasem inny śmietnik. I tyle. No nie tak, że odmierzam sobie warzywka i do tego sobie robię ładną porcyjkę chudziutkiej wołowiny. De facto wydaje mi się, że raczej wszyscy mięsożercy... Karczek też jest dobry. No karczek, wiesz, nie? Dokładnie, buła zalana, kurczę, czosnkowym, no nie? A że jednak wegetarianie jakby zupełnie inaczej podchodzą w ogólnokształcie do jedzenia, tak? Czyli rzeczywiście tam jest. Dbamy o to, żeby było tych dużo warzyw, tak? Mam też poczucie, że wielu wegetarian właśnie zwraca mocniej uwagę na to, żeby jedzenie było nieprzetworzone albo żeby nie było jakieś takie dodatkiem chemicznym, czyli jak dżenik to swój, a nie z Biedronki. I że wydaje mi się, że właśnie że to takie bardzo skrupulatne podejście do żywienia daje większy efekt niż po prostu to, że nie jedzą mięsa. Nie, to ci się tylko wydaje. Tak? Obserwując moją jagodę, która wiesz, jest to 20-latka w sumie, która od 18 roku życia, no 18,5 roku jak zaczęła mieszkać sama gdzieś tam prowadzić swoją kuchnię, ona podchodzi do tego właśnie, że to nie odmierza. Tam, nie, po prostu to jest, ty bierzesz kiełbasę czy coś tam z lodówki, a ona wyciąga coś po prostu roślinnego, nie, i tak dalej. Także to jest takie, tylko że mówię, weganką, która już podchodzi bardziej mentalnie do, wiesz, do tego, jak te zwierzęta są traktowane i tak dalej, i bardziej okay. nie chodzi o to, ale... Tylko że ja jeszcze mówię, nie wiem jakby co ona robi sportowo, ale ja jeszcze mówię o tej części... No, trenuję pole dance. Ja jeszcze mówię o tej części gdzieś tam z naszego kręgu OCR-owej, albo troszeczkę szerzej sportowców, takich bardziej zaangażowanych, gdzie oni rzeczywiście, tak jak Krzysiu, tak, czy ja jak po prostu sobie, wiesz, trochę może nie, zupełnie nie, trochę bardziej amatorsko, skoro z większym natężeniem uprawiam sobie ten sport, no nie? I o tych ludziach, którzy, jak mamy to grono ludzi bardziej zaangażowanych w taki hardkorowy sport, to jeżeli wśród nich są wegetarianie, to najczęściej słyszę, że oni rzeczywiście bardzo skrupulatnie podchodzą do jedzenia, że to raczej nie jest wariant, a jestem wegetarianinem, a co jesz? A nie wiem, coś tam sobie kąsne roślinnego. Nie, to jest właśnie zazwyczaj. Nie. Musi być tak, muszą być takie wiesz, jajeczka, takie produkty, muszą być warzywa, wiadomo, że one są ja do tego tak podchodzę. Ja do tego tak podchodzę, nie? Tylko, że to trzeba mieć... Kasia, ale widzisz, u ciebie w lodówce, nie? Jest i kiełbasa, i mięso, i jest jego, moja kiełbasa i moje mięso, a jego warzywka i tak dalej. U Jagody, która mieszka sama, jest weganką, są same warzywa i wyciąga z tej lodówki cokolwiek. Ale ma 20 lat jeszcze, nie? No. To jest troszeczkę chyba inaczej. Ma plan i robi. Ale ja sobie przygotowuję, ja mam po prostu jedzenie, wiadomo, że to wymaga czasu. To nie jest tak, że te jedzenie wrzuca takie... Wszystko ze sklepu, byle jak, nie? Tylko, że to mam przygotowane. Też mam, tak jak mówię, mnóstwo zrobionych przetworów. Na ogródku robię warzywa, dużo właśnie tych zielonych przede wszystkim. A przy wędzeniu kiełbasy wędzi sobie rybę. Wszystko powiązane. Ale ja też teraz, można powiedzieć, od roku czasu, akurat będzie za parę dni, dokładnie 23 kwietnia, jestem szczęśliwym emerytem. I mam dlatego teraz czas. I teraz się rozwijam jeszcze sportowo w tym wieku. I właśnie przygotowuję się mocno. Co powiem później. Mhm.
na zawody w Mistrzostw Świata i to jest związane z tym, że mam właśnie ten czas i mogę trenować 2 treningi dziennie, nie? Że mam czas potrenować i się zregenerować przede wszystkim. A kiedyś tego nie było, nie? Kiedy? W jakich służbach pracowałeś, że masz, że jesteś już na emeryturze? Kopalnianych. Kopalnianych. Śląsk. Górnicy mają, ale to już chyba nie mają, czy tak cały czas to jest? Cały czas jest. 25 lat, ale czystej pracy, nie? Dołowej. 25 lat czystej pracy, czyli jak masz tam L4, jakieś delegacje, krwiodawstwo czy wojsko, to musisz wszystko odrobić, nie? Także okay. W moim przypadku to było 26,5 roku, nie? I 25 lat pracowałeś tak pod ziemią? Mhm. Było ostro. Także to jest... A masz jakieś konsekwencje z tego zdrowotne, nie wiem, jakieś coś, co tam może być, coś z płucami na przykład, jakichś pyłów, z czegoś? No wiadomo, że to wszystko, słuch, jednak te maszyny pracują, te wszystkie taśmociągi, czy kombajny, to wszystko jest, decybele są mocne, głośne, plica tego też... Wiadomo, że w środku się ma, bo to jest wszędzie. Maski to tam ograniczają jakieś tam wiadomo, ilości, ale wszystko wpływa na zdrowie. Ale to było, minęło, nie ma co wracać, trzeba korzystać z życia i rozwijać się sportowo. I teraz sobie w domku siedzisz, uprawiasz sobie ogródek, rano idziesz na trening, tak? Potem sobie zrobisz, nie wiem, jeszcze który, Kasia przyjdzie, wszystko gotowe. I wieczorkiem na spokojnie następny trening. Tak jest. Kurwa, no to jest życie emeryta prawdziwe, nie? Tak jest. To jest coś pięknego, nie? Ale nie ma... To zazdro. Oczywiście nie zazdroszczę ci siedzenia 25 lat, bo to musiała być hiperciężka robota, ale faktycznie, żeby na spokojnej głowie tak móc sobie... No bo jak ktoś by uprawiał jakiś sport tak, żeby robić tylko sport, to de facto musiał być zawodowcem, a bycie zawodowym sportowcem to jest hardcore, nie? To też wcale bym nie chciał. Ale w takiej opcji jak ty masz? No, teraz już jest, wiesz, ten komfort jest psychika przede wszystkim, nie? Nie ma, przede wszystkim odeszły mi problemy, stresy w pracy, bo to też jest związane z, ja akurat, zarządzał zasobem ludzkim. Dobra. Miałem, wiadomo, pod sobą załogę, którą musiałem, ale ludzie są jacy są, nie? Nie będę mówił. Ludzie są super. No, także jest teraz komfort psychiczny, spokój i... A ten ogródek to ogarniasz sam, czy też się zmusza do czegoś w nim? Tak, ja przychodzę i się opalam. Nie, no wszystko robię sam i to właśnie, to też wymaga czasu, nie? To... Wiesz, to teraz jest tak, że ja pracuję. I mam gospodarkę. Ale fajnie, bo w domu pomogę, nie? Ja jestem zadowolona. Pogarniam dużo rzeczy, z dziewczynami załatwię, nie? Kasia tak kiedyś tu musiała brać wolne, jak coś załatwić z dziewczynami, co lekarze, to no ja teraz wszystko... Nagle, tak jak czekałem z utęsknieniem na weekend, żeby był ten weekend, żeby człowiek mógł odpocząć, w cudzysłowie, bo zawsze... Każdy dzień jest weekendem. Bo zawody, nie? Zawsze były przeważnie zawody, a w tej chwili... Tydzień jest lepszy niż weekend. Się wkurza, że jest weekend, bo się w sumie nic nie dzieje. Nie? I jest siłownia krótko otwarta i w ogóle. Nie, ale no teraz się sezon zaczyna od tych zawodów, pewnie i tak będziesz ogarniał no, sporo, nie? Będzie się wybierać te takie najważniejsze cele, bo to jednak, no tak jak mówię, to wszystko nie jest tanie, są to koszta, a znowu iść do pracy, bo ja sobie mogę iść do pracy i mogę sobie fajne pieniążki zarobić, mieć emeryturę i pieniążki, ale no nie rozwinę się sportowo, nie? Bo to się nie da, nie? Dobra, to teraz jeszcze cały czas zmierzamy do tego motywu znalezienia klucza długowieczności sportowej. Tak? Czyli jakby pierwszy warunek spełniony, większość go nie ma, czyli byłeś sportowcem takim wyczynowym. Mocnym amatorem, no. Wyczynowym już no. Od młodego wieku. Jesteś, kurwa, wegetarianinem, ale dobrym, bo na razie hybrydowym, z rybką, to jest na plusie. I mamy teraz wariant treningu. Co ty, wcześniej jest żona, potem jest trening. A kurwa. Dobra, no, żeby nie zasmucać. Słuchaj, no jestem, masaż. Jakby nie było, no jestem technikiem masażystą, słuchaj. No, masuję mojego męża, robię mu masaż przedstartowy, tak? Postartowy, tejpuję go. No. To wam powiem, że znowu to jest element, który też ostatnio odkryłem. Jak rozmawiałem na przykład z Wojtkiem,
a wcześniej jeszcze jak rozmawiałem z Daniusem Jutkusem, że członek pary OCR-owej, no nie, który, są tacy, którzy korzystają z tego drugiego partnera, nie? I akurat w ich przypadku, na przykład Wojtka i Pauliny było, że Wojtek trenuje Paulinę, albo w tamtym przypadku Danius trenował Sandrę, więc na pewno mają dziewczyny większą opiekę trenerską z tego tytułu. Wiesz, wiadomo, że bardziej się przykładają pewnie do prowadzenia ich treningów, nie ujmując pozostałym zawodnikom, ale na pewno tak jest. Nie ma zmiły. Więc tutaj wariant, że rzeczywiście jesteś w stanie ogarnąć go fizjoterapeutycznie. Tak, znaczy ja właśnie dlatego też szkołę robiłam jakby z racji z tego, że jestem menadżerem butów pięciopalczastych. Okej. To druga rzecz, no jest to narzędzie treningowe. Jest to też narzędzie, można powiedzieć, no nie ma badań naukowych, ale mogę powiedzieć z czystym przekonaniem, gdzie sama jakby trenuję w tych butach i jakby z nich korzystam. Jest to również narzędzie rehabilitacyjne, więc kiedy przychodzili do mnie klienci z różnymi jednostkami jakimiś i chorobowymi, z jakimiś dysfunkcjami, czy to stopy, czy wyżej, kręgosłupa, kolan, koślawości, szpotawości i tak dalej, to wkurzało mnie to, że nie do końca wiem to, co powinna wiedzieć, jeśli chodzi anatomicznie. No i jakby tutaj po rozmowie z szefem, który pozwolił mi też jakby tutaj podjąć się, poszłam do szkoły, tak? I obroniłam się w sumie, to już było chyba teraz w styczniu rok. Okay. Znaczy dwa lata. I obroniłam się, zrobiłam sobie tam też kilka kursów w trakcie i wiesz, tu przede wszystkim też chodzi nie tylko o Krzysia, ale mamy Amelię, która jest w kadrze narodowej judo, która trenuje judo, już też sporo kontuzji miała, gdzie sama ją rehabilitowałam. Wielokrotna mistrzyni Polski. I to nie musieliśmy jakby kosztów ponosić. Także wszelkie rehabilitacje i tak dalej. Stawianie baniek jakieś takie i tak dalej. Okej, okay, czyli punkt trzeci lekko nam wchodzi, jeszcze nie jest do końca potwierdzone, czy musisz się nad tym zastanowić, ale trzeba mieć prywatną masażystkę, fizjoterapeutkę, tak? To zawsze jest dodatkowa pomoc. No to jest naprawdę, to regeneruje przede wszystkim, a jak jeszcze twoja druga połówka, to wie, gdzie co dotknąć, przyłożyć i no. W czasie, jak to nagrywamy, to jeszcze to nie zostało wyemitowane, ale już będzie po naszym nagraniu. Też miałem podcast z Olą Przytulską, fizjoterapeutką właśnie. Tam sobie rozmawialiśmy o różnych przywarach i przypadłościach sportowców amatorów i próbowałem znaleźć taki jakiś tam koncept, środek na to, w jakiej częstotliwości albo jak w ogóle sportowiec amator powinien korzystać z pomocy fizjoterapeuty, bo taka potoczna moja własna wiedza, doświadczenie jest taka, że praktycznie się z tego nie korzysta, chyba że jest jakaś awaria. No nie? I teraz jakby wasz przypadek jest zupełnie nieżyciowy. Bo, no nie oszukujmy się, większość będzie korzystała, tak? Robi swoje, a zwłaszcza o amatorach, nie? Którzy takich półwyczynowych, się zażynają ile wlezie, a potem jak już coś się zadzieje, no to wtedy trzeba to naprawić, nie? Więc u ciebie występuje taki motyw systematycznej jakiejś takiej prewencji. Tak, no tak. Nie? Przedurazowej. Tak, no ja tylko mówię, zawodami, Kasia, nie? Kiedy masz czas, nie? Kiedy masz czas? Bo to nie jest też takie proste, bo Kasia tego czasu tak nie ma, nie? I wtedy bierzemy stół, rozkładamy i wtedy kompleksowo. Amelia, Jagoda i ja. I wszyscy coś robimy, jest, nie? To jest gruba robota wtedy. No. Ale przy jednym zamachu to się zrobi i znowu spokój, nie? I za jakiś czas znowu... Znowu masz spokój. No, nie, żebym powiedział, nie? Zrobisz na raz trzy osoby i masz spokój. No nie, bo jeszcze niekiedy jest tak, że przyjdzie jakaś Kasia, pomasujesz mnie, albo coś mnie tam boli, to przyjdź, nie? Już jakiś znajomy czy coś, a to, nie? A to działa i to pomaga? Jezus, to jest niesamowite, nie? To jest przede wszystkim ten masaż, nie? Bo to nie chodzi też fizjoterapeut, żeby tam w powięzia wchodzić i ten, tylko żeby właśnie przed tym całym tej sytuacji, że już coś będzie cię bolało i już będzie jak to się mleko rozlane, tylko zapobiegać, nie? Kurczę, ja czuję, że coś już jest jakieś napięte, Kasia mi to zrobi. No ale wiesz, że tak normalnie to jest opcja
sportowca profesjonalisty, który ma dostęp do takiej możliwości, żeby tak się działo. Nie? Takie rzeczy się nie dzieją. No, prawie sobie nie wyobrażam, żeby sportowiec amator, nawet hardkorowy, chodził, nie wiem, raz w tygodniu na masaż. Znaczy, dobra, no, mogę sobie to wyobrazić, ale wydaje mi się, że to będzie to mało realne. Mhm. I to może być na pewno jeden z elementów, który wpływa na to, że u ciebie działa wszystko przy takiej ilości dużej treningów. Tak, dokładnie. No. Mówiłem wam, że przyjdzie taki moment, że ja tutaj wszystko robię. Dlatego widzisz, nie tylko ten trening, ale ta żona też jest ważna. Każda żona powinna się zastanowić na tym, żeby wziąć taki kurs albo skończyć taką szkołę. Jak ma męża czy partnera, który jest w sport zaangażowany. Trzeba mieć jeszcze, powiem ci, tak naprawdę trzeba mieć jeszcze dobrego mentora. Ja miałam akurat bardzo fajnego wykładowcę, jeśli chodzi. On był fizjoterapeutą u nas, hokeistów w Polonii Bytom i piłkarzy, także był też, znaczy był, jest. Ja niekiedy jak mam jakiś dylemat, nie jestem pewna, gdzie mam tam, wiesz, dotknąć, żeby zabolało i żeby naprawić, to niekiedy dzwonię, nie? Panie Jurku. Ale to jest tak, jak wiesz, no to trochę tak jak wszystkimi innymi specjalizacjami. Nie? No, naprawdę, mega dobrze pasjonata, który mieć kogoś, kto ci się tego nauczy dobrze, a potem też jest oczywiście też jakaś kwestia, żeby ten ktoś, kto to wykonuje, wykonywał to jak trzeba. No mamy też tak naprawdę i pole magnetyczne mamy w domu, i mamy prądy jakieś i tak dalej, także Krzysiu też robi sobie prasówkę czy cokolwiek, a w trakcie ma poprzyklejane elektrody i sobie robi prądy i tak dalej, nie? MMS-y, tensy. Co to takiego? No to są dawane generacyjne. Taki fajny mały mierniczek, elektrostymulator. No i masz, że tak powiem, po treningu obolałe mięśnie. No i przyklejasz sobie przykładowo na czwóreczkę dwa plasterki z jednej strony, z drugiej i sobie podłączasz prądzik. Kiedyś 40 minut. Telewizji, co sprzedawało. Nie, to gadżety, my mamy takie profesjonalne. Taki motylek na brzuchu. To były kiedyś takie, no starych czasów to ale były. Ale to działa na tej zasadzie tylko, że... Jak się nazywała ta telewizja, ale dobra, nieważne. Ale to jest coś... Mango. O, no. To pewnie jest coś podobnego? Ale to, ale to nie jest medyczne, to takie medyczne. Medyczne. To już medyczne. Jest profesjonalne, nie? I okej, to można na sobie stosować, czy trzeba mieć do tego jakieś przygotowanie? Znaczy, to trzeba wiedzieć, jak to ustawić. No, jest cała instrukcja obsługi i masz różne programy. W jakiej intensywności, czy na regenerację, czy na... bo to w hercach to się ustawia, nie? Różna częstotliwość jest, nie? I tak samo wytrzymałość. Jeden ma mniejsze te bodźce i już go boli, nie? Przykładowo, że to... Że tak powiem, dobra, elektrostymulacja. Co tam jeszcze masz? Pole magnetyczne? No, a pole magnetyczne to zupełnie inna opcja. Tak, no mamy pole magnetyczne. Ale jakiego rodzaju pole magnetyczne? No, tak jak masz, nie wiem, idziesz na rehabilitację i na NFZ ci dadzą pole magnetyczne 15 minut, które tak naprawdę do niczego ci się nie nada, bo pole magnetyczne to trzeba tam mieć minimum... żeby terapia jakokolwiek sposób zadziałała, to musisz mieć jakieś pół godzinki, tak, takiej terapii. Jeśli chodzi o jakieś takie... I co to jest za przyrząd? Znaczy to jest urządzenie, które wydziela pole magnetyczne. To jest urządzenie... Nie, no to tego masz różne wielkości jakby... Kurde, brakuje mi wyrazu. Ale nie, że macie taki, wiesz, porządek. Jest materac. Tunel wjeżdżasz nie, cały. To są ale teraz, to tunel to już było kiedyś. To były stare czasy. Teraz jest nowa technologia. I to są plus, minus, aplikatory, magnesiki. Aplikatory. I zależy, czy to i na masz bark, bo na nadgarstki, takie małe, takie na rzepach. To się podłącza. Jest oczywiście cały tutaj przyrząd do ustawiania tych wszystkich częstotliwości, prądów i tak dalej. No i masz pola magnetycznego. Masz większe na elementy, przykładowo na tutaj na klatkę piersiową i masz, mam taki duży materac, który się rozkłada i możesz cały kręgosłup, uda, wszystko naraz, nie? No. No, tam macie niezły laboratorium. No. Co jeszcze macie? Co jeszcze macie? Dawaj. No? No nie mamy już nic więcej. Co jeszcze macie na bank? Nie, wiesz, różne jeśli chodzi o rolery i tak dalej, to takie już u nas standard, nie?
Okej, okay, no to się nie spodziewałem, ale to też jest rzeczywiście... Nie, to wiesz, pole magnetyczne akurat to jest bardzo fajne, jak są często jakieś złamania albo złamania, skręcenia, palcy na okrągłe. Na okrągło to w szczególności właśnie Amelie, nie, bo jest judoczką i palec to jest nieuniknione, nie? Na okrągło. Nie ma kontuzji, nie ma roku, żeby nie było coś. Mhm. Obojczyk na okrągło, palce, żebra. No i to jest fajna regeneracja, nie? I to działa. To naprawdę działa, nie? To jest sprawdzone i przyspiesza regenerację. Okej. Okay. A jak wygląda u Ciebie intensywność treningów? Biorąc pod uwagę, że mówisz, że jest to prawie codziennie, a czasem się zdarza, że teraz będziesz miał dwa w związku z tym. Nie. No teraz tu już jestem na etapie... Że non-stop masz dwa i zastanawiasz się nad trzecim. Nie, no... Z żoną. Regeneracyjny. Dawaj, jak chodzi mi o intensywność, jak jest tych treningów dwa razy dziennie, to jak one wyglądają? Ciągle jest intensywny. No nie możesz teraz jechać na maksa, to nie wierzę w to, bo to byś się rozsypał, chociaż byś miał nie wiem ile urządzeń w domu. Powiem Ci, że jestem w etapie przygotowując się, nie wiem czy już wymieniać. Przygotowujesz się teraz do Hyroxa. Tak. Zaraz pogadamy wtedy o nim, jakby co tam się w nim dzieje, w strawie piszczy i dlaczego to jest fajne, ale możemy już zacząć tą opcję jakby przygotowawczą, bo teraz tak, i ten etap, system treningowy jest pod to przygotowany. Tak jest. I ten etap zaczął mi się od listopada. Skończyły się biegi przeszkodowe. Pół roku. To będzie pół roku, bo Mistrzostwa Polski w Ranmagedonie były ostatnie, no i trochę było tam, można powiedzieć, regeneracji i od listopada już przeszedłem na system właśnie, ja tak mówię, zimowy, czyli crossfity i bieganie. Nie? I teraz treningi polegają na to, że robię je systematycznie, wprowadzałem, robiłem dziennie trening od tego października, wchodziłem na 40 jednostek treningowych w miesiącu, 50, no i teraz jestem na etapie już 2 miesiące 60 jednostek treningowych robię. Wygląda to w ten sposób, że jeden trening robię biegowy, mocny trening biegowy, na drugi dzień robię trening mocny crossfitowy i to robię rano, a po południu, czy tam wieczorem, robię na przykład trening taki rozluźniający dla mnie, to jest na przykład rowerek, gdzie tam godzinkę rowerku zrobię. Rowerek mamy stacjonarny w domu. Stacjonarny. Puszczę sobie Netflixa, ale filmik. Po prostu sobie tam kręcisz, czy robisz jakieś tętno konkretnie? Zależy od zmęczenia nóg. Jaki miałem trening, na przykład biegowy, czy był bardzo mocny, taki interwałowy, że czuję te nogi ten, ale wiadomo, że ja też rozbijam te nogi, nie? Robię sobie na przykład na początku luźniej, a później wchodzi dobrze, nie? To co zrobię interwała. I w momenty mocne jednostki wolniej, mocniej wolniej, nie? Albo tempówkę na rowerze. Kurczę, fajnie, obroty sobie zwiększysz, jak chcesz, czujesz, że nogi znowu puściły, to jeszcze mocniej. I, znaczy, albo z powrotem, nie? Zwiększasz. No. Przy okazji fajny, jak to się mówi, ja to lubię sobie wpuścić serial taki wciągający, że nawet nie wiesz, kiedy godzinka przeleciała, nie? Tykła się. Zapomniałeś, co raz było, wiesz, na górnym stadium interwału. No i to tak, albo na przykład trening tu siłowy i na basenik, nie? Na basenik, no idę sobie na basen i 2 kilometry tam i na zot. Czyli jeden trening, znaczy, czyli powiedzmy poranne treningi są takie jakieś jakby specjalistyczne, mocniejsze, a te wieczorne są takie de facto sprzętowe. Jakieś spacerowo przechodnie na różne, tak? Czy nie? To się tak wydaje. No idę na basen, tak? I na tym basenie przepływam 2 kilometry. No to te 2 kilometry robię w 40 minut, nie? To także to takie... Okej, okay, no to jest... Bez odpoczynku, nie? To jest... Ja no tam i nazad sobie lecę, nie? Klaurem i... Ale mnie to regeneruje, ten basen, nie? To nie jest tak, że mnie to męczy, takie pływanie, nie? Bo to... Okej. Okay. To coś z tobą nie tak jest. Trening regeneracyjny. Trening regeneracyjny. Wali 2 km 40 minut sobie raz. Nie, no to nie jest jakiś tam... Ja nie jestem pływakiem, żeby ten... To, dla nich nie, no wiadomo, są tacy, ale którzy by to nie, no, Krzysiu sobie wymyślił plan i se zrobił
co robiłeś? Ironmana całego? A, to na zakończenie sezonu. Bo to tak. Mówię, a zrobię sobie prezent urodzinowy. Koniec sezonu było. Mówię, kurczę, tak ten Ironman teraz... W ubiegłym roku? W ubiegłym roku. Pierwszy jakoś, czy drugi listopad, jakoś tak to było. Ja mówię, a zrobię sobie taki prezent urodzinowy. Tak wszędzie te reklamują, te Ironmany, to tak, kurczę, było tak słychać, nasze Polacy, fajnie trzecie miejsce zrobił nasz Polak, nie, na 10-krotny Ironman. Mówię, a spróbuję sobie, nie, czy mi się to spodoba. No i poszedłem, zrobiłem, 10,5 godziny go mykłem, nie, pierwszy Ironman. Taki dla siebie, treningowo. Jeździł na rowerze stacjonarnym, nie? Na stacjonarnym jeździłeś. Basen, najpierw zacząłem od basena, 3800 basenu. No. Potem szybko przemieściłem się do domu. 180 km na rowerze. To zrobiłeś sobie we własnym zakresie tego? Tak! Tak. Taki sobie, wiesz... Co za gość. 180 km. Potem sąsiedzi mówili, że latał jak świr po parku, nie? I ile robiłeś tych kilometrów? Maraton, 42 km. A najlepsze jest to, że ja największy dystans, jaki przebiegłem, no to był na Ranmagedonie, kiedyś było 26 km, nie? I to był najdłuższy dystans, ale jaki biegałem, nie? Ale wy tam też w socjusach macie takie jakieś wyzwanie, że tam chyba cały 24 godziny na bieżni? Jest coś takiego? To było w Reshape. W Reshape, no. Tak, w Zabrzu na siłowni, to tam jest bieg 24-godzinny. Nie? To są mistrzostwa Polski. Ale teraz mieliśmy mistrzostwa Śląska w biegu drużynowym. No i akurat Socios zrobił drugie miejsce. Ale oni tam jakoś sekundami przegrali z tymi najlepszymi, nie? Jeszcze prądu zabrakło. Ale to ci powiem, rozwaliłeś mnie teraz z tym Ironmanem na urodziny. No bo on do mnie, my mamy do Dąbrowy Górniczej, nie wiem, około 40 tam paru kilometrów, no to on do mnie do pracy przyjeżdżał na przykład na kawkę rekreacyjnie, no tam gdzie jest ten Barbarian, nie? No to on tam przyjeżdżał do mnie, szedł tam, zostawiał rower, szedł tam popływać, przychodził z powrotem i jechał do domu 40 km z powrotem. Ja nigdy w życiu nie mogłem sobie na to pozwolić, bo nie było czasu, ale raz jak jestem na emeryturze... A teraz obierzesz wszystko jak leci, i każdy dystans. I to jest, wiesz, a to jest fajne, 30 km rowerem, bieg 10 km, 2 km pływanka, do Kasi kaweczka i z powrotem 30 kilometrów. Bartek Sztajer. Mówi, ale jazda, jadę z roboty, patrzę, żółta koszulka, patrzę, a to budzik na rowerze jedzie, nie? Masz teraz jakąś kontuzję, coś no właśnie, naprawiasz? To jest najlepsze, nie mam nic. Okej, okay, odpukać. Nie ma nic. Nie ma nic. I odkąd zacząłem naprawdę regenerować się, przede wszystkim rolowanie odpowiednie, bo tego, kurde, to co ja tam przerolowałem się na szybko, a teraz raz w tygodniu takie porządne rolowanie, igiełki, bardzo fajna mata. Igiełki też robisz? Mata. No. Igiełki też robisz? Nie, igiełki nie. Mata to, taka ta mata, wiesz, podkłada mi pod bardzo głowę, fajne, poduszeczka. Bo to, wiesz, rozluźnia ci mięśnie i pobudza włókna kolagenowe, to jest fajna rzecz. Wezmę sobie, puszczę film, czy tam książkę poczytam, nie? I przy okazji wykorzystuję ten czas, nie? Dobra, Hyrox. Daj najpierw tak w skrócie, na czym polega dystans Hyroxa? Hyrox... Nie, tam jest dyscyplin? Znaczy jakby... To jest... Zestawów. To jest 8 zadań crossfitowych. 8 zadań. Naprzemiennie, zaczynamy od biegu, kilometr biegania. Zadanie crossfitowe. 8 na 8. Mhm. Bardzo fajne zadania. Co jest po kolei? Po kolei. To jest tak. No wiadomo, bieganie kilometr. Mhm. Pokonuje się go w pomieszczeniu zamkniętym, czyli jest to, odbywa się to w halach różnego rodzaju. I wtedy w kółeczko? W kółeczko. I zdarza się, że tak, są 2,5 pętle i wbiegasz do środka. Mhm. I wykonujesz zadanie crossfitowe. A czasami jest 3. Tak jak teraz w Wiedniu, co byłem, to mnie trochę zaskoczyło, bo były 3. W zależności od tego, jaka będzie długa bieżnia. Tylko wiesz, to daje zawsze ci różnicę, nie?
się musisz zatrzymywać na zakrętach, zwalniać i tak dalej. Lepiej się biegnie, jak jest mniej, bo jest szybciej się biegnie, nie? Bo to... Ale zazwyczaj rozumiem, że jest po prostu bieżnia lekkoatletyczna, nie, że biegasz w to miejsce. Nie, to nie jest lekkoatletyczna, to jest normalnie na hali. Czyli co, biegasz do ściany, klepiesz i... Nie. To jest jest hala i naokoło hali hali, dobra. A w środku są zadania rozłożone crossfitowe. Dawaj, i teraz ale nawierzchnia jest różna, nie? Że jest bieżnia, tylko... Może być beton raczej. To jest zazwyczaj beton, nie? To betonowe są tylko. To jest pierwsze zadanie, jest ski erg. Czyli wiosło. Mhm. 1000 metrów. To nie wiosło. Wiosło jest tak. Ale wiosło z góry na dół, tak, narciarskie takie, wiesz, jak bierzesz, łapiesz. Tak. Narciarz taki. No. Taki narciarz. I nabijasz na liczniku 1000 metrów. Masz nabite, no to wykonuje się około 4 minut, nie? Takie zadanie. Okay. I znowu biegniesz kilometr i wskakujesz znowu do środka. Masz drugie zadanie crossfitowe. Są to sanki, sled, pchasz. Jest to ciężar bardzo duży, bo to jest 202 kg. Przy pro. Tak, bo to jest, ja startuję w tym mocniejszym, Hyrox Pro. Mhm. I to jest 202 kg. 4 razy 12,5 metra. Pchasz. Po dywanie. Pro są podzieleni na kategorie wiekowe? Wiekowe, tak. Pro są ogólnie, startujesz ogólnie, wszystkie, na przykład jest tam 300 zawodników, to 300 zawodników startuje i są dzielone później kategorie wiekowe z tego. Czyli jakby elita? Tak? Tak. Elita jest po prostu podzielona. Tak, to jest cała elita. Ale mówię tak jakby u nas, tak jakby w Polsce, to jest elita. Po prostu jest, są całość wyłonieni z tego są wyłonieni kategorie wiekowe. No, dokładnie. To są takie ekstra, to osobno. To jest, to są mistrzostwa świata. To. A czy w pro też jest wtedy jeszcze jakby, nie wiem, podium najszybszych z wszystkich pro? Czy po prostu są wszyscy podzieleni to na kategorie? To jest osobna grupa. Dziubek. Proszę cię. Z całej grupy zawodników Hyrox Pro jest wyłoniona trójka zawodników. Mhm, najszybszych. Najszybszych i oprócz tej trójki w każdej kategorii wiekowej trójka. Dobra. Okej, jeszcze jedno techniczne pytanie. Czy tamta trójka, która wygrała całość z tego pro, pojawi się też jeszcze raz na... W wiekówce już nie. Już nie pojawi? Nie. Dobra. Nie pojawia się. No i sytuacja jest taka, że drugie zadanie jest właśnie ten saneczki. Ile? 200? 202 kg. No to trzeba trochę siły mieć, bo to jest 50 metrów. Długość jest 12,5 razy 4. W jedną stronę z powrotem. Oczywiście to się wydaje dosyć sporo. 50 metrów, nie? No, jest sporo, idzie w nogi niesamowicie i trzeba dotlenić ten mięsień, żeby znowu biec od razu, nie? Czyli jak się spalisz na bieganiu, to potem już jest koks, nie? Tak właśnie Krzysiu zrobił na jednych z zawodach. Że się spalił na, po prostu na za szybkim bieganiu i potem już go tak zakwasiło. A to były mistrzostwa Europy i chciałem rekord, że tak powiem, rekord świata. Rekordów. Rekord świata zrobić w kategorii wiekowej. No i mnie troszeczkę odcięło. No, trzeba mierzyć wysoko. Tylko, że głupota, bo przegrałem medal, którym medal miałem bez problemu do zrobienia, nie? Do wzięcia. Ajajajaj. No. A ja chciałem... Ale mierzyłeś wysoko, no to się, wiesz... Znaczy... Tylko u ciebie to zostanie zapamiętane, ale teraz też u kilku naszych widzów. Dobra, co dalej? I jeszcze powiedz mi tylko jeszcze, a jaki jest niepro? Tylko normalnie, to jest Hyrox. Hyrox Pro to jest dla mocniejszych i Hyrox zwykły, nie? I Hyrox zwykły jest 50 kg mniej, czyli 152 kg. Tylko, że oni nie biorą udziału, jak Krzysiu mówi o mistrzostwach świata, no to tam nie ma w ogóle tych z mniejszą wagą, nie? Tam tylko startują. Tak, ale to są już mistrzostwa świata. Może to mistrzostwa świata powiemy osobno, bo to żeby to już nie mieszać. Inaczej. I sytuacja jest taka, że właśnie tu jest 50 kg mniej. 152 mają zwykła grupa. Trzecia. Trzecie zadanie jest też sanki, ale znowu ciągniemy na linię. I też 50 metrów i mamy ciężar 153 kg. Plus lina, która jest z dwóch stron. Bo to masz 12,5 metra, ciągniesz tą sanki do siebie i z powrotem w drugą stronę, to też masz linę. Że ona z takim ciężarem liny, a ta lina jest taka dosyć gruba i to jest, te sanki to jest najtrudniejsze do ciągnięcia zadanie tego Hyroxa. Ta lina jest jeszcze taka gumowa, nie? Ona się tak naciąga. Naciąga się, nie? Nie jest taka sztywna. No.
Okay. Tylko, że musisz jeszcze to tak wyciągnąć i to jest takie no, fest odcinające zadanie. I druga rzecz jest jeszcze taka, że tam jest odpowiednia miejsce, w którym się możesz poruszać, nie? Że nie możesz wychodzić poza... Nie, że ty sobie byś miał na tyle siły, bo wiadomo... No, ja ciągniesz, ciągniesz i idziesz nie wiadomo gdzie, nie? Tylko no, masz odpowiednie tam... Bo ja jestem na przykład przy moim wzroście i tak nie mam tej... Dosyć mam tu wagę, bo mam 69 kg, ale są zawodnicy, którzy mają 1,90 m i 2 m wzrostu, także on tą wagę ma około 90-100 kg, no, no, także no. Tu jemu jest dużo łatwiej to ciągnąć, nie? To on by sobie to mógł wziąć i ciągnąć sobie i odjeżdżać, tak, nie? Ale nie może, bo ma ten ograniczony w boksie taki punkt. Tak. Masz tam liny i sędzia... Nie, linie są zrobione i nie możesz się przekroczyć. No mów dalej. No i tu mamy trzecie zadanie. Tak samo. Dziękuję. 50 metrów. O. I? Dziękuję. I czwarte zadanie jest burpee plus jump. Czyli nasza. Mhm. Burpee, powstaniesz i skok. 80 metrów. Tylko, że musisz doskakiwać do dwóch rąk, nie? Jak wstajesz, to później jak doskakujesz tym burpee, to musi być nogi przy rękach, że nie możesz... Nie możesz jakby, sobie wyskakiwać. Nie wiadomo, jakiegoś szczupaka robić, okay, nie? Tylko, że masz postawić blisko... Ile skoków robisz? 80 metrów. A ile robisz skoków? W tych 80 metrach? O, to nie liczyłem, tak. Nie? Nie liczyłem, ale powiem ci, że to nie jest... Tak na moje oko to gdzieś będzie około 40. Należy, jak kto daleko umie skakać. No ale to wiesz, zazwyczaj będzie skakał tyle samo kroków. A znaczy tak Krzysiu skakał, bo widzieliśmy... Jak pójdzie ci szybciej, to pewnie zrobisz... Niektórzy już nie skaczą, nie? Niektórzy znaczy, się przemieszczają, nie? Bo już nie umieją skakać. Ja to akurat robię bardzo fajne, to jest zadanie dla mnie. To ja robię bardzo sprawnie, nie? Nogami na przykład przechodzą do rąk, nie? Aha, no. Bo już nie mają siły. Pompa w łapach? No wiadomo. Bo to jest zaraz po, to jest czwarte zadanie, zaraz po ciągnięcia. Po tym ciągnięciu, nie? Nie, no tam jedno po drugim jest hardcore. I jeszcze między tym tylko odpoczywasz przy bieganiu tak naprawdę, nie? Bieganie jest ten luz, nie? Że musisz sobie zluzować na ręce, nie? I pomyśleć, kurczę, znowu następne zadanie. Dobra. A jaki masz wtedy tą kilometrówkę? W jakim czasie robisz? To jest, zależy właśnie po jakim zadaniu. Na przykład pierwszy kilometr to ja robię bardzo szybko. 3:30 biegnę, okay, pierwszy kilometr. A drugi kilometr już 4 minuty. Gdzieś tam koło 4 minut jest. Trzecie, no niestety tu już spowalniam się. Na przykład 4 zrobiłem 25 sekund, nie? Okay. I tak już te następne koło 4:30 kręciłem, nie? Dobra. No, ale to teraz muszę, no niestety teraz... taki czas jest za słaby. Ja teraz muszę kręcić to wszystko gdzieś około 4:15 maksymalnie, nie? Na Mistrzostwa Świata. Bo szanse na podium. Wszystko robię pod to, żeby zrobić te podium. A żeby zrobić podium, a tam... A to zaraz chwilkę wrócimy. Dawaj następne zadanie. Następne zadanie, piąte, to jest energometr wiosłu. Mhm. 1000 metrów nabijamy na licznik. Czas? Czas około 4 minut to okay, tak kręcimy. Standardowo. Później szóste zadanie. Mamy ketle. 32 ketelek. Jedna ręka, druga 64. Prawie ciężar mojego ciała. I 200 metrów. Spacer farmera. Robisz przerwy? Zrobiłem teraz, na przykład jedną przerwę zrobiłem, żeby mieć pewny chwyt. Bo wiedziałem, że już mogę od razu to zrobić, ale może by to spadło. Po co? Puściłem, żeby mieć ręce bardziej w takie, wiesz, nie spompować ich tak mocno. I zrobiłem taki, ile to trwało, 8 sekund takiego... Ty akurat z tym nie spacerujesz. No nie, no to się biegnie z tym, nie? No, ciężarem. No i to jest zadanie szóste. Siódme zadanie to jest sandbag, czyli worek 30-kilogramowy na plecach. Wykroki. I wykroki 100 metrów. Kolanko musi dotknąć podłogi. Też ciężkie zadanie. Raz ile ma worek? 30 kilogramów. I... to jest Hyrox, ten mocniejszy Pro, no, a w zwykłym jest 20. Także 10 kilo mają mniej, nie? Sporo. Spacer farmera też mają mniej, nie? Przy spacerze farmera mają 24 kg ketle, nie? Dobra, i ostatnie to jest wallbole. I ostatnie zadanie jest wallball. Wallball jest 9 kg, 100 rzutów, na wysokości 3 metrów jest tarcza. Pełny przysiad, rzut na zakończenie. Jaki czas?
O, tu jest, tak jak teraz słowo miałem, ciężko, że tak powiem. Co? Nie wiem, jakoś tak... Jeszcze sędzinę mnie trafił taką bardzo mega skrupulatną... Gdzieś mnie spompowały te nóżki i zrobiłem je koło 8 minut, chyba były te wallbole, ale i tu mam taki bardzo fajny, że tak powiem, zapas i bufor zrobiłem, bo na przykład treningowo przede wszystkim wiedziałem, co mam poprawić po tych wszystkich po tych zawodach. Żeby popracować, to nie rzucam piłką 90-kilogramową, tylko mam 30 LBS-ów, czyli to tam wychodzi funtów, nie? 13,6. Mówisz swoją, treningową. Treningową. Okay. I teraz ta piłka 90-kilogramowa stała się jak piłeczka taka tenisowa. Jest lekka, nie? I to wiesz, nie powiem, że na początku... było ciężko rzucać taką piłką. Od początku rzucałeś i mówił, że ci spadała, jak opowiadał mi o treningu, no, nie? Po prostu że rzucał i jej nie łapał, nie? Bo... Takie, wiesz, trening, awans, można powiedzieć, takiego progresu przez półtora miesiąca jest niesamowity, nie? Ja w tej chwili takie... Już łapię i rzuca. 100 piłek bez problemu sobie rzucam takie 13,600 z automatu, nie? A jak ja wezmę teraz takie obciążenie 9 kg, to jest... No i tak jak to robiłem taki test całościowy, można powiedzieć, Hyroxa, no to w tej chwili rzucam w 4 minuty, nie? Oczywiście na zakończeniu już całego cyklu Hyroxa, nie? A mówisz, że była sędzina tak, skrupulatna? Tak, bo to zależy, nie? Jak, na jakiego trafisz sędziego, jak będzie do tego podchodził, nie? Tu ci, tu za płytko. Niekiedy jest tak, że jak zawodnik za płytko siada, to mu podkładają... poddupnik. No, dokładnie, taki poddupnik, że to on musi tego dotknąć dupą i rzucać. Tylko bardziej tutaj chodzi też o tą tarczę, nie? Że to musi tam jakąś częścią dotknąć. I no wiesz, to też jest takie subiektywnie. Nie? Musną przeszkody materaco, czy nie musną. I tu jest dokładnie ta sama sytuacja. I co, zdarzyły ci się takie jakieś reby? No właśnie, i tu ta sytuacja, że miałem prawie 8 minut, to była przez to, bo ja bym miał dosyć, to nie byłby ten czas taki zły, tylko ona ma tu pomiar i licznik i ci nabija, nie? Ja tam rzucam, już mam 50 piłek, nie? Ja patrzę, ona ma tam 38, 12 fauli, nie? O, ale to musi być... No, i się okazało, że ja zrobiłem nie 100, tylko tam 130, nie? 30 więcej rzuciłem i przez to mi tak zeszło, bo te 30 to... Coraz gorzej potem, nie? No spodziewam się, że to... Poza tym też to psychicznie trochę tak denerwuje. Ona, ale ona mówi o tym, że jest jakiś niezaliczony, czy po prostu sobie tam łupie na ten... Nie, ona liczy. Ona liczy zaliczony. Ona nabija i ona ci pokazuje, nie? Na przykład jak ja patrzę na nią, ona mi pokazuje, ile mam, nie? No, ale ona też ci liczyła po niemiecku, znaczy... tam liczyła zaliczone po prostu, nie? I te, które zaliczone, to po prostu mu nie liczyła, nie? Okej. Okay. A wiesz, ósme zadanie, jesteś na odcięciu, już nie kontaktujesz do końca, co ona to... mówi. Ona później mu tylko pokazuje ten licznik. Ile jeszcze musi... Potem myśmy ostatnio gdzieś tam odliczali razem. No bardzo fajny był taki filmik wrzucony, właśnie bo startował w Sztokholmie teraz Robert Bandosz z Dorotą Gadzińską. I było pokazane na tym filmiku, jak jej nogi z maty się robią i normalnie uginają się, odlot totalny, nie? Ona mega głęboko je robiła, naprawdę. Ja już ją podziwiałam, bo ona praktycznie pośladkami, kurde, Achillesa dotyka, nie? Że już aż tak ten, ale potem już stawała, to ja mówię, kurde, niesamowita jest, naprawdę. Tam, jak oglądałem, to od razu mi się przypomniał, jak ten filmik, od razu mi się przypomniało z Ninja Warrior, jak walczyła na tych bębnach, nie? Kurczę. A będziesz ten sędziować Hyroxa? Hyroxa? No co? Nie. Na tym etapie obserwując, ja robię zdjęcia, fotki i tak dalej, zachowujących się sędziów w Hyroxie, nie. Tam są ludzie z przypadku, to jest taki 2016 w OCR. No nie? I trzeba im polskiego nie, ale tego, ja już nie dam Ornuga. Rady, słuchaj, no ja już nie dam. Ninja... Ocery, pięciobój, nie, no już wiesz, ale, za dużo. Bo to też jest taki nowa dziedzina sportu, ten crossfit hyroxowy, bo znaczy, to powstało... Hyrox ogólnie należy pod FISO, nie? Taki Hyrox, tak i Deka, jeśli chodzi o mieszane, nie? Okay. Oni gdzieś się tam... I ten Hyrox jest dla mnie o tyle fajny i sympatyczny, że tam są te crossfitowe ćwiczenia, które też
może nie zupełnie wszystkie w tej samej formie wykonuje, ale to nie są te takie mocno obciążeniowe, jak teraz już w takim typowym, czystym crossfitzie, nie? Czyli wiesz, te jakieś snecie, jakieś podrzuty takie dziwolone. A tu jest, wydaje się, że to jest rzeczywiście taka brutalna siła i bieganie. Tak jest. Znaczy brutalna siła połączona z wydolnością de facto. Jak nie? Ludzie powiedzieć. Lubią taką, znaczy bo tutaj masz taki, znaczy jakby policzalny, jakby taki progres, nie? Że robisz non stop to samo. Zresztą Hyrox też ma fajne to, na stronie masz zadania na przykład, nie? Że dzisiaj nie wiem, na salach Hyrox będą się odbywać takie treningi, nie? I jest wszyscy walą to samo. Taki program, można powiedzieć, tygodniowy, nie? I tam rzucają, co trzeba robić. Oczywiście, nie? Jest też takim małym, wydaje mi się, jakby zagrożeniem to, że ta fajność tego, że to jest to samo i rzeczywiście można ten gonić ten progres, jest też, ma też drugą stronę medalu, nie? Że to jednak to się znudzi, po jakimś nie? czasie, jakimś części zawodników może się w końcu znudzić, nie? No właśnie, więc tam zostaną tam, ci, którzy... Wejdziesz, gonisz, potem coś i pytanie, długo będziesz mocno zmotywowany, żeby dalej gonić de facto. Ja to ciągle myślę, jak z zawodu na zawody, jak Krzysiu mi tam mówi, ja też zresztą gdzieś mam polubione na Facebooku, gdzieś się wyświetla, że wiesz, nowy rekord. Ludzie, jak można, wiesz... Kiedyś tak, to się musi skończyć. Nie, to jest w jakiś sposób niekontrolowane, czy jakieś tam sterydy nie wchodzą w grę. To jest, wiesz, to są takie rzeczy, że ja nie do końca wierzę. A tak jak mówię, tu jest sytuacja też taka. Nowy rekord. Tak naprawdę te rekordy to trzeba patrzeć, na jakiej hali tak naprawdę to się odbywa. Warunki są inne. Warunki. Wiesz, o co chodzi? Krzysiu, na przykład pamiętam, jak pierwsze zawody miał, co pojechali Marcel, Fabian, Michał i tak dalej. No, 2020 rok w Hanowerze. Wiesz, to sanie nie chciały się przesuwać, bo przesuwały się razem źle przyklejoną wykładziną. Wiesz, o co chodzi? To wszystko oporowało, nie? A sędzia ci mówi, podejdź, że sędzia ci wyznacza, na który masz tor iść. A potem oni mimo woli, ci zawodnicy przychodzili na inne tory, no bo wiesz, no... parę, a to ci się razem ściąga z wykładziny, no nie? I też... Albo sędzina ostatnio Krzysiowi mówi, że ma, to było nawet technicznie niemożliwe, że on te ręce ma tam gdzieś przykładać. Krzysiu, wiesz, jak no tu masz mięśnie, nie taki kuźdy paralita, a ona ręce kładzie, że on nawet nie umiał, wiesz, ręce mi kazała wstać, położyć przy stopach, nie? I to takie było w ogóle taki ruch, no musi się trochę dalej dać, bo no nie idzie tego skleić. Nie idziesz, wiesz, jak zrobić. A ona stała przy nim i że on ma, no... Wiesz, jak nie? Także mówię, przychodzą albo laski se stoją, wiesz, jak tam gadają i tak dalej, zawodnik se tam skacze, małpuje. Ja to właśnie, gdziekolwiek jadę na jakiekolwiek zawody, to ja zawsze to patrzę też z perspektywy tego sędziowania i jak to... Zresztą jest to tak, jakby nie patrzeć mocno nowe, no, pewnie tak, też że... będzie jakąś drogę przechodziło, coś tam się będzie zmieniało, no. Coś tam będą poprawiać, może nie wszystko poprawią, ale pewne rzeczy na pewno będą musiały ulec zmianie. Ten warunek taki czynnika ludzkiego, ale on często się pojawia w różnych formach zawodów, nie, no, nie wiem, w sportach walki, no, też masz de facto sędziego, wszędzie. Który tak. może przechylić szale, nie? A ona będzie znaczyła dosyć mocno, nie? Czy zawodnik ma do rekordu, czy nie. Tu mam taki prosty przykład, jak w tej Hanowerze była na przykład sanki były po ciągnięte nie 4 razy 12,5, tylko tam było 2 razy 25 i była długość 25 metrów i lina momentalnie lina ciężko. Masz dłuższe o 12,5 metra z jednej i z drugiej strony, to jest no ciężar tak. dodatkowy, takiej no. grubej liny, nie? No tak. To już jest inna, no czasowo się kręciło, nie? Nie, ale no. temat jest fajny. Fajny, ja tak czekam właśnie, kurde, gdzieś próbuję jakichś przedsiębiorców, u nas na Śląsku no właśnie, czemu jest coś się nie dzieje reshape'a, czy jakiegoś takiego właśnie, żeby otworzyć, wiesz, to musisz mieć, to jest tak, używasz wyrazu crossfit i tak dalej, za to musisz, wiesz, wszystko płacić, to tak na tej samej zasadzie, a żeby prowadzić Hyrox, no to najpierw musisz się zwrócić do licencję i tak dalej. W 2017 początek tego był w Niemczech, nie? Niemcy i Stany Zjednoczone. No w tej chwili już to się rozwinęło, tak, że jest i w... Teraz Włochy wyszły, nie? I Włochy, i Londyn, ten... i Austria, i Chiny. Także te kraje... I to jest też taka, nie? I to też jest taka tak fajna, fajna społeczność, naprawdę, mega. Myśmy byli w 2020 roku ekipą właśnie, można powiedzieć, Socio Silesia, żeśmy pojechali i w tym Hyrox Pro startowałem ja, Marcel Fabian i Michał Grochoła.
i żeśmy startowali i było takie podium później, no i same Niemcy, nie? I tak lecą po kolei te wszystkie kategorie wiekowe i nagle Marcel jest, nie? Marcel zrobił trzecie miejsce w kategorii wiekowej, brąz, Poland, nie? Później znowu lecą kategorie wiekowe i później ja, nie? Pierwsze miejsce. Poland! Już się zaciął, nie? Że już dwóch Polaków, jak? Nie? Same Niemcy, dwóch Polaków, nie? I to było takie już fajne, nie? Że... No, dobre, Polaczki przyjechali. I tam naprawdę są nawet osoby takie w tych openach biegające, nie? Tacy, widać, że przekraczające swoje jakiekolwiek takie, wiesz, bariery zrobienia. Ja ciągle patrzę gdzieś tam z podziwem, a szczególnie na kobiety. Ostatnio właśnie nawet w ciąży jedna biegła. Dla mnie to już takie trochę moje zdanie, nieodpowiedzialne, ale to jakby tutaj jest decyzja każdego. Ale no mówię, w różnej wadze, w różnych, wiesz, jak ten i dają czadu i biegną i się tam naprawdę też jest mega taka fajna atmosfera, takie no coś, i teraz, że tak powiem o tym, o tej dekoracji takiej fajnej, nie? Bo u nas różnie to na zawodach bywa, że też często są jakie są gratyfikacje nagrodowe. No i teraz przykładowo podam przykład Wiednia, gdzie stoję na podium. No i kategoria wiekowa. No i co dostaję? Zwykłą szmatkę. Pierwsze miejsce, kategoria wiekowa 45-49 i puszka Red Bulla. I to było wszystko, nie? Myślałem, że będzie odwrotnie, że powiesz mi, że no ci małą szmatkę, ale do tego ma pan tutaj malutki czek. I widzisz, na zdziwienie, nie? I teraz, dobrze, ja kategoria wiekowa, a teraz byłem 14 ogólnie w całej licie. Ten, co był pierwszy, to dostał tylko nagrodę i dostał, sponsorem jest Puma, więc dostał buty Puma. Drugi nie dostał już nic, też puszka Red Bulla, nie? A start był niemały, bo wychodziło to ponad 500 zł, nie? Teraz dziewczyny były ze mną, trzy, każdy musiał zapłacić. Wejście na halę, nie? Na halę. Jako widz musisz płacić. 10 euro, nie? Tam, czy tam 10,5 było jakoś tak, no prawie 50 zł, nie? A że narzekamy na swoje. Tak. No. Tak samo właśnie ostatnio poznałam też Asię, która właśnie w przyszłym roku udało jej się, pewnie zapracowała na to odpowiednio, że będzie sędziować na olimpiadzie w triatlonie, nie? Też z nią rozmawiałam i gdzie ktoś jej opłacił jakieś te, no i też to robią wszystko gdzieś tam, jako na przykład sędziowie za darmo. No to jest ciekawy temat też. Słuchajcie, kończymy tego Hyroxa, bo to pewnie jeszcze mógłbyś czuje, że poopowiadać. No tak, bo teraz są Mistrzostwa Świata. Z godzinkę. I to jest też element taki, ja może powiem tylko krótko, że tu właśnie uhonorowanie takiego całego roku, bo to są zawody po całym, można powiedzieć, świecie. I teraz najlepszych 15 zawodników i zawodniczek z całego rankingu, czyli na obojętnie na których zawodach, wykręcisz tam czas 55 minut, 58 godzina i tak dalej, 15 najlepszych czasów śmiga Mistrzostwa Świata ma w piątek, bo ja startuję w sobotę, wszystkie kategorie wiekowe, a w piątek są tylko te 15 zawodników i walczą właśnie o fajne pieniążki, $75,000. I tu już jest ale walka. To jest właśnie ale tylko pierwszy, nie? Tylko pierwszy dostaje i pierwsza zawodniczka. 15 osób tylko. 15 tak, tylko, facetów, tylko 15 nie ma ludzi z przypadku. Nawet ja, startując z kategorii wiekowej, o to też jeszcze powiem, to też nie ma ludzi z przypadków, bo tylko z każdych zawodów z jeden z kategorii wiekowej wchodzi na Mistrzostwa Świata. Jak ja bym był drugi, nie ma szans. Nie? Także no, ja mam... Musi być ciasno. No. I ja mam... Gdzieś około 30 zawodników będę miał na Mistrzostwa Świata tylko w kategorii wiekowej. I samych. Patrząc po wynikach, musiałby zrobić go chyba godzina 9, nie? Patrząc po wynikach obecnych w jego kategorii wiekowej. Godzina 7, żeby być na podium z tych wyników, które ale są też obecnie. Tak kwalifikacje, że możesz popolować, że pojechać na następne zawody i gdzieś tam. Może jeździć wszędzie, ale musi być pierwszy. Gdzieś tam, gdzie, okay. Chyba, że ci się trafi, że akurat ten pierwszy już miał kwalifikacje, bo gdzieś zdobył, był też pierwszy, nie? I co wtedy? Wtedy drugi wchodzi, nie? Z danych zawodów, nie? Okej. Okay. Kurde. No nic. Może będę miał okazję gdzieś tam popatrzeć, jak ci idzie.
Bo będzie to dobrze. Brzmi grubo. Ale nie, to jest na mojej checkliście do zrobienia. Kurde, naprawdę. Znaczy wiesz, wygląda grubo. W tym ważne jest bardzo też doświadczenie. Że za pierwszym razem Krzysiu musiał ileś tych zawodów mieć, żeby zobaczyć, co źle robi. Że ma złe buty przede wszystkim. Teraz ma zupełnie inne buty i już je testował i mówi, że już jest z niebo lepiej, tak? Że źle, powiedzmy, ciągnął sanki, że obserwował też innych zawodników i też testował coś innego, no, bo tu mu za dużo czasu, nie? Wiesz, widzi, że na przykład, bo tam jesteś w stanie sprawdzić czasówki, międzyczasy, że na przykład za dużo czasu spędzał na regeneracji, na tym takiej strefie, gdzie możesz się napić, zjeść, wiesz, żela czy coś takiego, że tam musi być krócej, nie? Mhm. Tam to jest wszystko do przeanalizowania, gdzie idzie obciąć jeszcze, nie? Jak już ciśnie, żeby poprawiać sobie swoje wyniki wcześniej. Tu będzie krótko zrobione, nie? Decyzja jest moja taka, jak na Mistrzostwa Świata, bo tu będzie 27 maja. No albo to wszystko, albo wcale. Idę na odcięcie, nie? Po prostu nie robię coś takiego, że będę sobie wolniej się na później nadrobię i będę szybciej. Nie, od razu, bo zadanie cię może odciąć. Jaki masz teraz rekord? Czasowy? No. Treningowo, jak teraz sprawdzałem, to mam godzina 10. A na zawodach? Na zawodach? Tak jak teraz? Ile muszę zrobić? Nie, ile zrobiłeś najwięcej na zawodach? 17. Godzina 17. A na treningu robisz 7 szybciej? 7 szybciej. No, ale jest to biegnie. Ale z tą cięższą piłką? Tak, z cięższą. Z cięższą piłką i z samą wagą bez sanek, nie? Bo Krzysiu też pcha i ciągnie osanki więcej. Ciężar sanek gdzieś 25 kg więcej, nie? I dokładam jeszcze 8, bo ja nie nakładam 202, tylko 210. Jest sankami. Mhm. 210 plus sanki dokładam, żeby specjalnie... I do zrobienia jest ile? Ile musisz zrobić, żeby... Musisz... No ja tak myślę, że ja bym chciał się poprawić, godzina 7 zrobić, nie? Grubo. To trzymam kciuki. No, ja myślę, że jest... To będzie kosztowało cię duszę. Tam na miejscu. A potem za chwilę ma Mistrzostwa Europy, nie? Bez przeszkód. Zregenerujemy go. Żona wymasuje, namagnesują cię, będziesz jak nowy. Słuchajcie, mam ostatni temat i będziemy się gdzieś tam powoli zbliżać do końca, bo zawsze się super gada, a potem się okazuje, że to wychodzi kupa czasu. Chciałbym jeszcze troszkę wrócić do OCR-ów i pogadać chwilę o sędziowaniu jako takim. Mm-hmm. Tak, luźno generalnie, ale interesuje mnie jakby twoje zdanie z wewnątrz o tym, co się jakby w którą stronę według ciebie powinno sędziowanie OCR-ów pójść. Powiedzmy, jeszcze bym to rozbił na dwie rzeczy, bo mamy sobie po prostu zawody, no nie? I zawody mistrzowskie. I w nie się wlicza Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Rozdzielam to, bo to wydaje mi się, że to są dwie inne rzeczy, pomimo tego, że ta rywalizacja... Znaczy, muszą się dziać zawody obok, żeby sędziowie mogli praktykować, żeby dobrze sędziować i eliminować jak najbardziej sędziowanie zawodów mistrzowskich. To jest mega ważne. Co masz na myśli? No, że sędziowanie... poboczne zawody, czy to na zasadach FISO, czy bez FISO, ciągle jest ten sam element, że zawodnicy są na przeszkodzie. Wtedy sędzia, jak najbardziej, im więcej tych zawodów jest, sędzia sędziuje, tym bardziej jest zbiegły. Chodzi o to, że mają mieć praktykę. Mają być w trybie sędziowskim cały czas, żeby pójść na zawody. Znaczy, ja jestem już po szkoleniu FISO, tak? Jakichś takich, można powiedzieć, podstaw, bo tam, jeśli chodzi o międzynarodowe szkolenia, one nie są jakieś mega rozbudowane. Właśnie są takie, można powiedzieć, lekko okrojone. I to dotyczy tak naprawdę, te recertyfikacje dotyczą tak naprawdę takich zasad sędziowania. Ale sędzia, żeby dobrze sędziować i żeby wiedzieć, o co kaman, musi tak naprawdę ogarnąć wszystkie regulaminy, jakie są na Światowym Związku, czyli dokument podstawowy MSD. I potem są kolejne do OCR-ów, osobne do Ninja, osobne do OCR 100, osobne do 400 metrów, tak? To są
jest mnóstwo tego, jest to wszystko w języku angielskim, zresztą tak naprawdę Pięciobój Nowoczesny też nie ma takiego dokumentu w języku polskim, też się musiałam zapoznawać jakby w języku angielskim pewne zasady. Także moje zdanie jest takie, że idziemy w bardzo dobrą stronę jakby uregulowaniem i złożeniem w tego kupę, żeby sędziowie wiedzieli, jak jest krok po kroku wygląda, żeby wiedzieli, w jaki sposób się mogą poruszać. Że ci, którzy chcą sędziować, jeździć powiedzmy na eventy, sędziować sobie, po prostu sędziować, to wiedzą, że jakby jest, co dwa lata muszą zrobić tą recertyfikację, żeby mieć jakby tutaj poparcie Federacji Krajowej, tak? No. Że ten sędzia praktykuje, bo tak to wygląda, że sędzia, żeby być aktywnym sędzią, musi spełniać dane warunki na danym levelu, co musi sędziować, tak? Że musi przede wszystkim sędziować. Nie może być tak, że po prostu przychodzi sobie nagle, wiesz, po 2 czy 3 latach i przychodzi na bieg i chce sędziować i jakby jest dalej certyfikowany. No, musi to mieć ręce i nogi, bo obecnie dzisiaj w bazie jest przeszkolonych, nie wiem, ponad 200 sędziów, z czego jest aktywnych 50-60 osób, to jest wszystko, nie? I teraz sędzia, który chce sędziować, będzie sobie sędziował. Sędzia, który chce się rozwijać i chce jakby mieć wyższy level, no to jakby musi zapracować za to bardziej, co wpływa na to, że więcej nas sędziów, a nie jak co roku 2, 3 max, chyba w tym roku 3 albo 4 osoby pojadą sędziować do Mistrzostwa Europy. Było nas więcej, tak? No, tylko wiadomo, że tu trzeba mieć podstawy jakieś językowe. A myślisz, że już na takim etapie, jak już jesteśmy, mówię bardziej o liczbach, myśląc, sędziów, którzy są zaangażowani, a nie tylko, którzy odbyli kurs, nawet już trochę wykraczając poza Polskę, może tam nie mamy jeszcze takich danych, na których moglibyśmy się oprzeć, ale możemy się oprzeć na jakimś tam naszym wyobrażeniu, które wychodzi z imprez mistrzowskich typu Mistrzostwa Europy, które się odbywały, to jesteśmy już na takim etapie, że mamy taką liczbę sędziów, że powinniśmy już ich w jakiś sposób mocniej wybierać i ograniczać jakimiś takimi mechanizmami do wyboru, nie tylko w takim, którym stwierdzimy, że chcesz to jeść, albo ty jesteś na tyle doświadczony, bo sędziowałeś i możesz jechać, tylko wprowadzając jakieś narzędzia, na przykład poprzez jakieś praktyczne egzaminy. Tak rzucam teraz jako taki pomysł, znaczy tak, otwarty. Czy to już byłby ten etap, czy to jeszcze nie jest ten etap, przez to, że jest za mało ludzi? Żeby zostać sędzią, powiedzmy na takim, jak ja teraz na przykład jestem, międzynarodowym, to musisz przejść jeszcze wcześniej level 3. Żeby mieć level 3, musisz sędziować zawody mistrzowskie w kraju, tak? I musisz zgłosić jakby wcześniej, że chcesz być sędzią level 3. I wtedy podlegasz jakby takiej, można powiedzieć, obserwacji jako sędzia. Czy możesz mieć ten level 4, czy nie, i tak dalej. Także z jednej strony jest to zaostrzone, bo dając komuś jakiś wyższy level, to już na świecie, jak później się zgłosisz, powiedzmy, do sędziowania międzynarodowego, no to wiedzą, że na tym levelu musisz to i to i to potrafić, nie? Ja zrobiłam dlatego ten kurs ze względu jakby na to, żeby mogła sędziować pięciobój nowoczesny. Dla mnie to było też jakby ważne, chociaż teraz niestety, ale musiałam odmówić dla mnie taką, dla mnie mega ważną imprezę, no ale niestety pracuję też zawodowo i niestety się nie udało, mogłem jechać na Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym na Litwę, ale no niestety. I w każdym bądź razie tutaj jesteśmy na takim etapie, że ja jakby zrobiłam jako pierwsza osoba, ze względu na to, że sędziowałam Mistrzostwa Europy w zeszłym roku, które były już na zasadach FISO. Chciałam zrobić certyfikat, jakby się dowiadywałam, jak mogę to zrobić, jakby po nitce do kłębka gdzieś tam zrobiłam ten certyfikat, bo bardzo mi na tym zależało.
a że jestem pierwszą osobą i jestem na levelu 4, możemy już robić jakby na etapie krajowym sobie tutaj szkolenia. Ja jestem teraz też w trakcie szkolenia ninja. Dostałam właśnie z Australii jakby cały ten kurs, jaki się u nich odbywa na tych zasadach UNA, dobrze mówię? Chyba dłuższy jest ten skrót. Ale wiemy o czym. No, ale coś tam, jakieś australijskie ninja. I jakby tam jest też taka fajne rozwiązanie, które chcemy, już wczoraj z Grzesiem właśnie też brandy rozmawiałam, bo ja dojeżdżam ponad 40 km do pracy i w trakcie mój mózg naprawdę z rana to jak tu ulepszyć, jak tu zrobić, jak tak, mega dużo. No kiedy to wyrobić, nie ma na to czasu. Ciągle gdzieś tam pomysły, dlatego obecnie sędziowie są w takim lekkim zawieszeniu. Nie wiedzą o co kaman, nie wiedzą sporo rzeczy. Ja nie jestem też w stanie na razie jakby przedstawić takiej ogólnej, wiem, zrobię to jeszcze w tym roku, tylko już jakby po tak jak umówiłam się z sędziami, po sezonie, czyli na jesień wrócimy do recertyfikacji, dowiedzą się wszystko, bo jakby z wszystkich stron robimy, żeby na jesień przedstawić im to, w jakiej formie to ma funkcjonować, jak ma to być poskładane, żeby to działało, a żeby oni wiedzieli, jak po kolei może przebiegać ich, powiedzmy, jakaś tam ścieżka sędziowska, nie? A myślałaś, masz jakiś pomysł, w jaki sposób mogłaby się odbywać taka obserwacja sędziego, który aplikuje na jakiś wyższy level. Ja to często robię. Ale okej, jak to robisz? No i jeżdżę na zawody, mój mąż startuje, a obserwuję sędziów. Po prostu. I dajesz informację zwrotną. Głównemu sędziemu. Mhm. Bo zdarzały się niekiedy takie sytuacje, które naprawdę nie powinny się wydarzyć. I, no. Znaczy to, wiesz, zwrócenie komuś uwagi, jak dla mnie, jest to tylko i wyłącznie jakby no dla nas wszystkich in plus, nie? A przede wszystkim jakby no społeczności, żeby sędziowie jednak wszystkich traktowali tak samo, sędziowali, byli w to zaangażowani i tak dalej, nie? A co myślisz o nagrywaniu pracy sędziego? Już na razie abstrahując od tego, czy to jest technicznie wykonalne, czy ktoś by w ogóle chciał coś takiego zapewnić, bo to by kosztowało mnóstwo kasy, nie? Ale jakby nagrywanie pracy sędziego? Mhm. Ale czemu pracy sędziego? No, sędzia... Jak jest system VAR na przykład w piłce nożnej, to tam nie jest nagrywany sędzia. Tam znaczy, jest bardziej nagrywana... Taki skrót myślowy, no, tak? No, bardziej ci chodzi o tym... Rozmawiając o sędziach, byłoby to nagrywanie pracy sędziego, ale generalnie byłoby to nagrywanie pracy, funkcjonowania przeszkody, tak? Mm-hmm, a w nim rzeczywiście znajdowałby się w obrazku sędzia, a dalej w tym obrazku znajdowałaby się jego praca i podjęte przez niego decyzje. Bo tak tylko taka luźna myśl, nie? Że... Mi się tak przynajmniej wydaje, że jakby ta obserwacja, nie? I te dawanie tej informacji zwrotnej, i to nie dotyczy się tylko sędziów, zawodnika po prostu trenującego dla siebie czy dla jakichś rezultatów i tak dalej, że jak dostaje informację zwrotną, taką po prostu słowną po czasie, to często człowiekowi jest jakby trudno się w to sobie wyobrazić. Ale informację słowną po czasie czyją, bo jakby... Informację zwrotną, powiedzmy, obserwatora, w tym przypadku ciebie, obserwującego sędziego, wykonującego jakąś pracę. Jeżeli się zdarzy jakaś sytuacja, w której sędzia dokona jakiejś błędnej decyzji i później dostaje informację zwrotną o tej decyzji, jest tam sobie o tej decyzji, którą podjął, tak? I sobie tam jesteście w stanie przedyskutować, co tam się zadziało, nie? A to tak ma wyglądać według zasad FISO? Ja rozumiem, i wydaje mi się, że to jest oczywiście in plus versus nic się nie dzieje, ale moje jest takie przemyślenie, na razie luźne, o tym, że taka informacja byłaby zdecydowanie bardziej edukacyjna, jakby taki sędzia mógł tą sytuację jeszcze raz obejrzeć. Tak, VAR jest idealnym przykładem tego, nie? Patrzę, widzę, że rzeczywiście, tu postąpiłem tak i tak, tak? Jakaś informacja zwrotna, że powinienem to zrobić inaczej, jest taka i taka, ale rzeczywiście widzę to trochę z boku, a nie z mojej pamięci, jak to było, nie? Tak. Znaczy powiem ci, ja na przykład po Mistrzostwach Polski dostałam różne zdjęcia, różne informacje, zresztą nawet jako sędzia główny, powiedzmy w Barbarianie czy coś, też dostawałam często jakieś zdjęcia i tak dalej.
z perspektywy, nie wiem, obserwatora, innego zawodnika i tak dalej. Czy filmiki? No tak, ale to... Czy filmiki, ale jakby to nie ma jakiegoś znaczenia. Sytuacja, jeśli jest tam sędzia i dopuszcza coś, co nie jest takie na 200%, wiesz jak, nie? Że nie dotykasz się łańcucha, a ty go dotknąłeś, nie? No to jakby tu nie ma dyskusji, ale kiedy, nie wiem, musnął palcem albo chwilowo dotknął, bo ten, to najpierw musimy zapytać sędziego, czy tylko tu, jakby, nie wiem, nie dowidział tego, czy wszystkich sędziował tak samo. Bo to przede wszystkim o to chodzi, o równe traktowanie. Bo może być sędzia taki, że wiesz, muśniesz palcem i wiesz, ściąga zbyt rygorystycznie, tak, ale wiesz, ściąga wszystkich, to okej. Przede wszystkim zawsze tłumaczę, zawsze sędzią tłumaczyłam, jak jakakolwiek odprawa była, czy rozmawialiśmy na temat jakby sędziowania. Jeśli, tak samo trzymałam się tego w ninja, jeśli komuś to nie pomogło, no to jakby nie ma sensu. A kiedy on zahaczył o ten materac, musnął jego, to on się wybił z rytmu. Jemu to nawet przeszkodziło, a nie pomogło. A kiedy się zaprzesz i odciążysz, no to przecież no, sędziowie już, akurat mamy w swoim gronie mnóstwo sędziów, którzy naprawdę praktykują i oni nie są w ciemię bici, czy cokolwiek znają. I ja zawsze, zawsze będę po stronie sędziego w tej kwestii, kiedy rzeczywiście musnął i tak dalej. Ja na przykład z swojej perspektywy, okej, ale kiedy jest sytuacja... I zdarzały się takie sytuacje, kiedy sędzia jest niepewny, kiedy nagle, wiesz, wybił się gdzieś tam z rytmu i w większości sędziowie, przepraszam, nie wiem, sorry, no stało się, nie? No stało się i trzeba rozwiązać sytuację w taki sposób, żeby ona była dla wszystkich satysfakcjonująca. Nikt z nas nie jest nieomylny. Nikt z nas nie jest... w jakiś sposób, wiesz... Nie, ja to rozumiem. Ja sobie tylko tak głośno myślę, znaczy, o jakimś rozwiązaniu systemowym w związku z tym, że dyscyplina się rozwija, tak? Ona idzie do przodu, pojawiają się, wiesz, coraz więcej i coraz ważniejsze są te imprezy mistrzowskie i tak dalej. I chociażby do twojego przykładu z Hyroxa, gdzie rzeczywiście ktoś liczy albo nie liczy i może mieć wpływ na to, czy ktoś, czy to no będzie tak, rekordzista, tak, czy tak. Nie będzie rekordzista, nie? I naturalnym jest dla mnie, że jakby no, skorzystając z naszych zdobyczy technologicznych, najrozsądniej byłoby mieć możliwość A, weryfikacji takiej wideo, B, taka weryfikacja wideo później, bo zaczęliśmy od procesu jakby certyfikowania, szkolenia sędziów, nie? Że taki materiał dla sędziego, bo jakby jedno to jest rzecz, że on się mógł w jakiś sposób tam czasem pomylić. Okej, palicho, no każdy się może pomylić, nie? Ale jeżeli na przykład on co jakiś czas się myli przez to, że po prostu coś robi źle, jakby tak systemowo, no to jakby jak sam tego nie zobaczy, to wydaje mi się, że nie będzie w stanie tego skumać, jakbyśmy mu nie wyobrazili, ponieważ jeżeli jest sędzią, który sędziuje długo, ma już pewne swoje rutyny. Dlatego na przykład na Mistrzostwa Polski są już wybierani sędziowie, no ci, którzy mają mniej jakiś tam bardziej opinie właśnie w jakiś sposób, że są może nie rzetelni bardziej, ale bardziej biegli, tak, popełniają właśnie mniej błędów. To jest tak naprawdę to jest tak jak w każdej dyscyplinie sportowej. Ja jakby czytając różne regulaminy, bo to nie jest tak regulamin. Ja często się opieram na, powiedzmy, na regulaminach jakby całej branży sędziowskiej i tak dalej. Właśnie jeśli chodzi o judo, nie? No, akurat gdzieś tam stamtąd się Krzysiu wywodzi, Amelka trenuje te judo. Regulamin jakiś siatkarski i tak dalej. Właśnie w jaki sposób są sędziowie może nie karani, ale w jakiś sposób weryfikowani. Dlatego mamy sędziów właśnie międzynarodowych, mamy sędziów okręgowych, mamy sędziów kandydatów. Tak samo u nas zaczyna się to też właśnie w taki sposób dziać. I zanim sędzia zostanie level 3, to jest specjalny tego dokument, w którym jest wszystko opisane, dlaczego ten sędzia ma dostać ten level 3.
No tak, zgadzam się. No i teraz na takim etapie chcemy też być u nas, żeby sędziowie też mieli świadomość tego, że no... Profesjonaliści, żeby się stali, żeby to było coraz bardziej no my już doskonałe. My i tak idziemy już w taki etap szkoleń, że już nie ma za chwilę na zawodach mistrzowskich, nawet w większości gdzieś tam jest, ale sędzia musi, wiesz, nie ma piąteczek, brawo, idź tam, coś tam. Nie? Sędzia już, to już idzie w takim kierunku, że my już musimy się w taki sposób zachowywać. Ale jest też regulamin zachowań zawodników w stosunku do sędziów. Sędziów w stosunku do zawodników, jakby... Takich reguł i zasad profesjonalnie rozwiniętych dyscyplin jest na pewno jeszcze sporo, które musimy wprowadzić w życie. Ale powiem ci, Przemek, patrząc z perspektywy funkcjonowania innych związków sportowych, nawet sportów olimpijskich, my naprawdę jesteśmy na bardzo, jeśli chodzi o sędziów, na bardzo takim, nawet porównując do innych krajów, tak patrząc, sędziowałam zawody w Danii, Mistrzostwa Europy, sędziowałam u nas w Gdyni, sędziowałam w zeszłym roku we Włoszech. Naprawdę, no, nasi sędziowie, naprawdę, ja jestem dumna i naprawdę możemy się naprawdę pochwalić. I zawodnicy też. Poza skupianiem się nad tym, że zawsze jest coś do poprawy, to rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli porównywać się, to tak jak i zawodniczo i infrastrukturalnie wydaje mi się, że jesteśmy w czubie Europy. No to tak na pewno mamy mnóstwo sędziów, którzy robi dobrą robotę, tak, i robi już ją od długiego czasu, bo jakbyśmy sobie wzięli rzeczywiście za przykład jakieś imprezy mistrzowskie typu Włochy, faktycznie... Ja jestem zażenowana jakby sytuacją całą, że z tego nic nie wynikło, nie? Że każdy poklepał się po plecach i tak naprawdę, a ja... No, przecierałam oczy ze zdziwienia, bo dla mnie to był kosmos. To prawda, no ale wiesz, to jest duży organizm. Nie? No, patrząc z perspektywy, bo już teraz dostałam potwierdzenie, że będę sędziowała na Mistrzostwach Europy w Węgrzech, patrząc jak tam organizacyjnie się gdzieś tam to rozkręca, to widzę jakieś, wiesz, światełko w tunelu, że będą to naprawdę Mistrzostwa Europy z prawdziwego zdarzenia, nie? Okay. Ale jak czas będzie, pokaże. Dowiemy czas pokaże, się. Nie? Ja to, wiesz, patrzę na to z perspektywy takiej, że coś się zawodnicy nie dowiedzą, no to pewnie my i tak dopowiemy na tyle, na ile my będziemy mogli ze swojej strony, tak to była akcja we Włoszech, słuchajcie, będą liny, nie? O, wiesz jak, nie? Będą tamto, nie? Jakiś tam... coś się działo, nie? Także no, tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, tym sympatycznym, sędziowskim akcentem zbliżamy się do końca. Bardzo dziękuję wam za przybycie. Korzystajcie z reszty weekendu w naszym pięknym Trójmieście. Deszczowo? Nie, już. Chociaż nie, od 12 miało padać. I widzimy się wtedy na następnych pewnie jakichś zawodach. Widzimy się za tydzień na Barbarianie. Mi niestety nie ma, ale będę trzymał kciuki za was. Na pewno ktoś wygra. Ktoś na pewno. Krzysiu na pewno będzie... Startujesz? Startuję, ale tak rekreacyjnie, treningowo. Czyli ten drugi trening. Jestem na tym rowerku przy Netflixie. Nie, no, po prostu treningowo nie odpoczywam. Przygotowania mocno, nogi na zakwasie mocnym i Hyrox. Elegancko. Trzymam kciuki za te mistrzostwa. Dzięki bardzo. Dziękuję wam bardzo i widzimy się następnym razem. Dzięki. Trzymajcie się.